Dzień dobry, dzień dobry. Tym razem z Arkadem Saulskim, czyli dziennikarzem, pisarzem, gospodarzem także strony politycznej i gospodarzem także strony o grach komputerowych i w ogóle człowiekiem renesansu. Porozmawiamy o szkodliwości gier komputerowych, które są cholernie szkodliwe, chociaż nie zawsze i nie we wszystkim. Dzień dobry, Arkady, cześć. Czołem, cześć. Tak. Dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że inspiracją dla naszej rozmowy jest niedawny film Piotra właśnie o grach. Ja się od razu do tego filmu odniosłem i napisałem i na publicznym, i na privie, i jakoś tak nam się wykuł pomysł na to, żeby porozmawiać o tym medium gier, bo Piotr jest przeciwnikiem gier, ja będę mimo wszystko w tym live występował jako obrońca gier, chociaż muszę powiedzieć, że wiele argumentów z tego filmu Piotra, które on zaprezentował, jest bardzo, bardzo trafne i niestety muszę powiedzieć, że są trafne. Niestety. Ale będziemy, myślę, że może być ciekawa rozmowa, bo to jednak no, gry to jest ciekawy temat. Ja sobie pozwolę na kryptoreklamę, mogę? Tak, to portale, o których wspominał Piotr, na których mam przyjemność pracować, to jest portal ekonomiczno-polityczny w gospodarce.pl, bardziej ekonomiczny niż polityczny, a portal o grach to jest portal endgame.pl i zapraszam na oba portale. Na endgame.pl właśnie piszemy o grach tak mniej newsowo, bardziej kulturowo. No, także dziękuję za możliwość wykorzystania tego forum, żeby też polecić te moje szacowne miejsca pracy. Jasna sprawa i bardzo dobrze. Ja skrócę ten mój problem z grami komputerowymi, skrócę jak najbardziej skrótowo przedstawię teraz i na razie się tak ogólnie nad tym zastanowimy, a później będziemy myśleć nad konkretnymi typami gier. Otóż mój problem, ja przede wszystkim nie mam problemu w ogóle z grami komputerowymi jako grami, tak, że one istnieją czy coś. No można powiedzieć, że one marnują nam trochę czasu, ale zasadniczo no to marnowanie czasu może być, no nie wiem, siedzenie przed telewizorem i oglądanie wszystkiego jak leci, no to równie dobrze, może być taki Zeitschlucker, jak mówią Niemcy, połykacz czasu. Ale zresztą równie często się mówi właśnie, że komputer jest, pewnie Niemcy mówią Zeitschlucker, jak i telewizja, czy Fernsehen jest też Zeitschlucker. No w każdym razie mój problem z grami polega na czymś zupełnie innym i on nie dotyczy gier pod tytułem, że jestem przywódcą elfów, które walczą z Supermanem, gwiezdnymi pyłkami za pomocą cercastianu metylowego z Marsa. Nie, te gry w ogóle nie mam do nich nic, poza tym, że mnie w ogóle w najmniejszym stopniu nie interesują. Natomiast, ponieważ jestem człowiek bardzo konkretny, jak to poznaniak. Natomiast mam problem z grami, które teoretycznie być może byście myśleli, że mi się będą podobały, ale tylko pod tym względem, że one wprowadzają, utrzymują złe nawyki myślenia o historii i polityce. Właśnie może niekoniecznie, ja źle powiedziałem, że one wywołują, ale one podtrzymują te złe nawyki. To znaczy chodzi o to, że jeżeli mamy, zresztą ta sama kwestia jest, tak przy okazji mówiliśmy tutaj tuż przed filmem, jeśli chodzi o filmy fabularne. Filmy fabularne pod tytułem na przykład Barry Lyndon, ja już, no są piękne te filmy, ale ja trochę nie mogę, tam jest tyle rzeczy się nie zgadza z tą historią, że ja naprawdę wolę obejrzeć Pacific Rim, Jurassic Park, Jumanji, cokolwiek, co jest najmniej historii, jak tam tylko można, dlatego że wtedy odpoczywam rzeczywiście, a tak to mam wrażenie, że pracuję i w myślach koryguję, co tam nie działa w tych pięknych, wspaniałych filmach historycznych. I tu nie chodzi mi o to, co często mówią ludzie wybrzydzający na filmy historyczne pod tytułem, że nie takie mundury, czy nie takie szef, czy coś. Nie, to chromolić to. Chodzi o to, że człowiek z tamtej epoki by nigdy się tak nie zachował, nigdy tak nie powiedział, o to tu chodzi. No i przede wszystkim, że wydarzenia są fałszywe. Na przykład Ostatni Mohikanin to jest jedna wielka bzdura w zasadzie. Choćby to, że Markis Montcalm by zachęcał Huronów do masakry na Anglikach, Anglicy by się dali zmasakrować w ten sposób. To bardzo, bardzo wątpliwe. No ale dobra,
Ale wracając do gier komputerowych, no to problem jest taki, że mamy sobie jakąś grę typu na przykład Settlersi, Europa Universalis i tak dalej, czyli taką grę, która Victoria, czy nie wiem, wszystkie te gry, które odnoszą się do prowadzenia polityki w dawnych czasach lub mniej dawnych czasach, no i one mają w sobie taką mnóstwo takich radosnych potencjalizmów, ja bym tak powiedział. One są za bardzo woluntarystyczne, za mało są ugruntowane w tym, co rzeczywiście daje się zrobić, za mało są ugruntowane w kulturze, za mało są ugruntowane w tym, co w ogóle człowiek jest w stanie zrobić. Otóż w grze komputerowej, żeby ona przypominała, na przykład wojna jakaś, przypominała świat autentyczny, to by musiało być coś takiego. Jest sobie armia, ona jest dobra generalnie, dobrze wyszkolona, ale jej morale nie jest, że ono w ogóle jest i przynależy do tej armii, punkty morale na przykład, tylko one są, jeżeli się walczy, na przykład francuskie morale, dajmy na to, jest super, jeżeli walczy z Niemcami, bo Francuzi lubią bić Niemców, ale na przykład jest do kitu od razu, kiedy walczą z Hiszpanią, bo tak działa morale. Morale jest względne, a nie bezwzględne. Kolejna rzecz to to, że te kwestie dotyczące na przykład tego, że ktoś już tą armię zrobił, to ta armia stoi i szemrze, i się nudzi, i robi głupoty, i zaczyna rabować, cokolwiek. I tego nie ma w grach, tak, że armia się nudzi i zaczyna buntować, i że trzeba czasem zacząć już tą wojnę, nawet jak nie masz szans na wygraną, bo to jest mniejsza szkoda, niż żeby ono stało się nudziło i głupoty robiło, nie? I to są takie, albo no w ogóle to, że na przykład nie uwzględnia się ustroju politycznego. Ja tu skracam maksymalnie jak mogę, przepraszam Arkady, to trochę jeszcze minutka. Że na przykład ustrój polityczny jest kompletnie nieuwzględniony, to znaczy Polska się zachowuje tak, jakby była monarchią absolutną, wszystkie się zachowują te kraje, jakby były monarchią absolutną, to nawet przy Wielkiej Brytanii jest przewała, mimo że to byli patriotyczny parlament, a co dopiero przy parlamencie typu polskiego, dajmy na to w XVII wieku, to w ogóle nie ma prawa bytu taki sposób zachowania się. I potem rzeczywiście ludzie, i teraz tak, zasiada przed komputerem człowiek, który wie, że to jest tylko rozrywka i że to nie ma nijak się do rzeczywistości, i zasiada człowiek, który nie czyta książek i zna historię no, z gier, filmów i tego, co usłyszy. I ten drugi człowiek, a to jest 75% ludzi, którzy grają w takie gry, myślę, może więcej, będzie myślał, że wszystko jest możliwe. I ostatnio była taka sytuacja, że ktoś pytał mnie, co ja sądzę o prewencyjnym ataku w związku z wyprawą wiedeńską. Ale ja mówię, ale czyim? Bo ani Turcy, ani Polacy, ani Austriacy nikt nie wykonał prewencyjnego ataku w tej kampanii. Więc po co mówić o czymś takim? To równie dobrze mógł mówić o inwazji Marsjan podczas bitwy pod Grunwaldem, tak? Albo o tym, że niedźwiedzie wbiegły podczas bitwy pod Verdun w środek tej bitwy. No i co? No to będziemy mówić teraz i to odciąganie ludzi od konkretów w stronę jakichś radosnych potencjalizmów, i ludzie i tak już dzisiaj wszyscy myślą, że wszystko jest możliwe, że ty wybierasz, ty decydujesz, czy tam zrobić karierę, to tak jak kupić sobie batonik Mars, tak? Czy tam Snickers to było, ty, że głodny, na co czekasz? To jest takie radosne milenialsowanie, że wszystko, jesteś takim cesarzem, co sobie tam wszystko ukształtuje, no i że potem jest, dlaczego Morawiecki jeszcze nie lata na latającym dywanie i nie bije Rosjan na przykład rakietami Patriot, które mu z tyłka wylatują, nie? Potem wszystko wydaje się takie proste, wiesz o co chodzi, nie? Więc jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do myślenia w ogóle o historii i polityce, zaczyna robić, no to potem wychodzi taki Babol albo inny Bartosiak. Tak, wiesz co, powiem ci, poruszyłeś tutaj dużo wątków, a zacznę trochę od końca, to znaczy to takie myślenie, które opisałeś na zasadzie, że tak, że wszystko jest możliwe, że tylko chcieć to móc i że w ogóle po prostu, jeżeli nie ma woli politycznej, to tylko to decyduje i tak dalej. To jest w ogóle takie coachingowe, mam wrażenie, to jest taka trochę zmora naszych czasów, nie? To jest szczególnie widać w rozmowach tam w kontekście, trochę zboczę z tematu, ale tylko troszeczkę. To widać szczególnie, jak są rozmowy w internecie, zwłaszcza na linii pracodawcy-pracownicy. I na przykład jest ujawnione jakieś na przykład nieprawidłowości w jakimś miejscu pracy, że tam pracownicy są jakoś mieszani z błotem albo nieopłacani i ten i zaraz się zgłasza milion takich jakichś mądrali, co mówią, no to niech zamienią pracę. No nie zawsze to jest możliwe, tak jak jesteś kobietą, która ma trójkę dzieci, męża, pijaka i jesteś w małej miejscowości, to nie masz opcji, kurde, przesiąść się z tej
z tej pracy, którą wykonujesz, na jakąś inną, bo po prostu w twoim miejscu właśnie nie ma takich możliwości. O, to niech się przeprowadzi. No kurde, to nie jest Ameryka, że ludzie są mobilni, tak? Trochę to się jest takie... My nadal, bo Polska, ja w ogóle nie uważam, żeby Polska była krajem kapitalistycznym, tylko jesteśmy wciąż takim krajem neofeudalnym. I tutaj jakby te rozwiązania takie, które nawet w Stanach tak naprawdę, nawet Stany Zjednoczone nie są aż tak wolnorynkowe, żeby to było takie, że no chcesz być milionerem, to po prostu zechciej nim być i weź się do pracy, załóż firmę i ten. No nie, no to tak nie działa, ale to jest zmora, która się to jest taki, taka hydra, której głowy kąsają też różne inne dziedziny życia, w tym to, o czym mówisz rzeczywiście. Natomiast teraz już jakby po tym wstępie, który wydawał mi się taki potrzebny właśnie dla tej rozmowy z mojej strony, to przechodząc do gier, to o czym mówisz, to trochę opisałeś taką moją wymarzoną grę. Bo rzeczywiście ja bym chciał, żeby te wszystkie moce obliczeniowe, te wiesz, programowanie w chmurze i tak dalej, żeby twórcy gier wykorzystali to do stworzenia właśnie takiej gry strategicznej, w której te wszystkie mechaniki by były. Żeby była na przykład, ja nie mówię działająca dyplomacja, no bo to już jakieś SI na wyższym tym, prawda, bo to musi też wejść psychologia poszczególnych przywódców, nie, no bo jakby wiemy, że to nie jest tak, że każdy przywódca jest racjonalny, no gówno prawda, no wojna na Ukrainie pokazała, że nie, że może być irracjonalny przywódca i co wtedy, nie. Natomiast jeśli chodzi o gry, to by było fajnie, że gdyby były takie mechanizmy wprowadzone, że faktycznie, że ta francuska armia na przykład chętnie będzie walczyć z Niemcami, a nie będzie chciała walczyć z Hiszpanami, albo żołnierze będą się nudzić i będą się rozchodzić po domach, albo w ogóle, nie wiem, mamy jakieś realia średniowieczne i ta armia zamieni się w jakichś szabrowników, którzy zaczną rabować nasze własne włości. To nie jest tak, że takich gier z takimi mechanikami nie ma, bo takie gry są, ale to jest zawsze wprowadzanie wybiórczych tych mechanik. I ja tutaj podam przykład, tu mam nawet ze sobą takie moje ulubione gry z serii Total War. To są takie gry strategiczne, które też Piotr je zna na pewno. One pozwalają nam zwiedzać w cudzysłowie różne epoki. I tu można być, prawda, walczyć o szogunat w Japonii w okresie Sengoku Jidai, można w XVII wieku jest gra Empire Total War, przepraszam, XVIII wiek to jest. I później epopeja napoleońska, że Napoleon jest średniowiecze, w Medievalu 1, 2, no różne epoki. I tam w różnych grach są wprowadzone takie mechaniki, jak ty mówiłeś, ale bardzo wybiórczo. Na przykład w Medievalu 2 jest rzeczywiście coś takiego, że jeżeli jesteśmy na przykład krajem chrześcijańskim w tym średniowieczu, tam jest no blisko 1000 lat tego średniowiecza zarysowane, także. Więc to też jest znowu taki historyzm, że tak naprawdę możemy mieć jakieś rycerstwo rodem z 8 wieku, prawda, czy 9, które nadal walczy w XV wieku, nie? Jak takie obdartusy. No ale i te jednostki w ogóle są nieśmiertelne, bo mamy oddział tych rycerzy, którzy 1000 lat są na polu bitwy, nie? Taka bzdura totalna. No i tu jest argument na tym, o czym mówisz, ale na przykład tam jest taka mechanika, że chrześcijanie mniej chętniej walczą z innymi chrześcijanami niż na przykład z muzułmanami. Jeżeli człowiek ma problem, kurde, bo chciałby powojować, bo ma za dużo tych rycerzy i oni go kosztują, po prostu utrzymanie ich, no to wtedy się krucjatę najlepiej zrobić, nie? Czy coś, co mnie szczególnie boli w tego typu grach, to jest logistyka, kwestia tego, jak te jednostki, prawda, co one, mówiąc brutalnie, żrą. I w większości tych gier one po prostu nic nie żrą i po prostu sobie są na polu bitwy. I to nie jest problem w takich grach jak na przykład taka gra, w którą ostatnio nawet grałem sprzed kilku lat, ona się nazywa World in Conflict. To jest taka gra o współczesnym polu walki, hipotetyczny scenariusz, w którym jednak wybucha pod koniec zimnej wojny wojna Sowietów z NATO. I tam jakby to nie jest potrzebne, ta logistyka, no bo tam się skupiamy, jest taki bardzo, bardzo mikro poziom pojedynczych bitew, nawet nie kampanii, tylko pojedynczych bitew przy pomocy tych plus minus współczesnych wojsk. Tam są dość realistycznie oddane te taktyki i tam okej, tam to nie jest potrzebne, bo tam się skupiamy tylko na tych zmaganiach z punktu widzenia tych, no chyba nawet mniej niż plutonów w tej grze. Natomiast no, w takich dużych grach, jak ty mówisz, to Europa Universalis i tak dalej, no to tu już jest trochę gorzej. Mi jeszcze przychodzi do głowy taka gra Mount and Blade. To jest, nie jest historyczna gra,
ale ona próbuje odtwarzać pewne historyczne takie niuanse w fikcyjnej krainie, w której tam nie ma magii, elfów i tak dalej, ona się rządzi takimi prawami jak średniowieczna, ale jest fikcyjna i tam się gracz wciela w takiego wataszkę, który no zasadniczo możesz zacząć jako żebrak i skończyć jako żebrak tę grę. Możesz zacząć jako rycerz i skończyć jako żebrak, a możesz zacząć jako żebrak i na przykład skończyć jako rycerz, albo nawet władca własnego księstwa, które tam wykrawasz. No i tam z kolei są ważne takie niuanse, że tam właśnie handel, logistyka, kto cię lubi personalnie, kto cię nie lubi, albo kto cię lubi personalnie, ale musi z tobą współpracować, bo służycie jednemu władcy i tak dalej. To jest akurat fajna gra taka w politykę. Sam podam przykład, jak grałem, ale to lata temu w tę grę, to miałem wypadek, że musiałem, wojowałem z pewnym lokalnym takim władyką dość brutalnie, paliłem jego wioski i mordowałem jego ludzi, po czym okazało się, że oddałem się na służbę temu samemu królowi, co on się mu oddał i on nas obu pchnął na wojnę z jakimś tam innym władyką i musieliśmy współpracować na polu bitwy, no co wiadomo, że nastręczało problemów, a jeszcze ten władca finalnie mnie nagrodził tymi wioskami, które ja wcześniej paliłem, więc nie dość, że kurde, miałem za sąsiada, no gościa, który mnie nie cierpiał, to jeszcze moi poddani to byli ludzie, którzy mnie nienawidzili za to, że tam, prawda, mordowałem ich rodziny i paliłem ich domy. No to takie fajne rzeczywiście ten, ale to wciąż nie jest takie, to są takie, mówię, pojedyncze mechaniki, które zwykle jak są reklamy tych gier, no to się zwracam na to uwagę w tych marketingach, nie, tych gier strategicznych, że to jest gra, w której jest rzeczywiście mechanika logistyki. No okej, ale w niej nie ma na przykład innych mechanik, które są w rzeczywistości. Więc tak, ja tutaj się zgadzam, że to może powodować bardzo poważne, takie błędne rozumowanie wśród młodych ludzi, tak, którzy są na to podatni. Ja nie ukrywam, że ja byłem graczem przez większą część swojego życia, nadal jestem rzeczywiście, chociaż już teraz trochę mniej z różnych przyczyn, o których pewnie zaraz pogadamy. Ale tak, no tutaj no gry są okej, ale jak się je bierze zbyt poważnie, to może powodować takie szkody, że człowiek sobie wyobraża, że no ale jaki, nawet czyta na historii, prawda, jest uczniem szkoły, na historii siedzi i na przykład czytał jakimś władcy i myśli, no ale co za debil, ja bym zrobił tak i tak, bo tak było w Medievalu, ja tak zrobiłem i wygrałem. Fajnie, ja w Empire Total War grałem Polską i nie dość, że nie było zaborów, to jeszcze podbiłem Londyn, nawet miałem kolonię na Karaibach, serio. I napierdzielałem, wiesz, Francję, całą Francję podbiłem, napierdzielałem się z Hiszpanią, a w Medievalu dwójce z kolei, wiesz, kto odkrył... A Niemcy podbiłeś? Bo Polak powinien przede wszystkim Niemcy podbić. Słuchaj, podbiłem całe Niemcy od razu, no. Turków zostawiłem i tylko nie mogłem z Rosją wywołać wojny, bo mi się szlachta nie zgadzała. Tylko, że... Bo tam była... Właśnie... Tam była z kolei ta mechanika, że szlachta mogła, czy tam Sejm mógł ci czegoś... O, szlachta się nie zgadzała. Tak. Ale zobacz, ale jest jeszcze ta kwestia, że te kraje, w Europa Universalis przynajmniej jest ten mechanizm, że kraje, nie ma, jest religia, jest nawet oddzielony katolicyzm od kontrreformacji. To jest bardzo ciekawe, czyli ultrakatolicyzm jest, można tak powiedzieć. Ale jest oddzielone od kalwinizm, luteranizm i tak dalej też oczywiście, ale to rzeczywiście ma jakiś tam wpływ na dyplomację, tak. Chociaż mariaże nie ma, a wiadomo, że z mariażami od razu jest problem, jak jest inna wiara i to prawie zawsze był problem i po prostu się nie zawierało raczej ich... Rosjanie zawsze kogo jakąś tam jakieś tam nadzieje mieli, że z Francją czy z innymi krajami zawrą jakieś tam te, ale zawsze się wszystko rozbijało, to prawosławie i katolicyzm i tak dalej. Więc to nawet w tych krajach, w tych czasach, kiedy to niby nie powinno już takiej roli odgrywać, to odgrywał rolę, a w Europie Universalis nie odgrywa specjalnej roli. Natomiast faktycznie różnice religijne w takiej polityce troszkę tak, ale na przykład jest na przykład, jak Polską się dosyć dobrze gra w Europie Universalis na przykład. Ja już trochę dłużej nie gram niż ty, znaczy ty grasz nadal, więc to wiadomo, ale już od kilku lat nie gram i w Europie Universalis gram dużo, w tą dwójkę tak zwaną.
i tą, która się odbywa tam od odkrycia Ameryki do tak gdzieś tam 1827 czy coś takiego. I to było, to Polską się dobrze grało, dlatego że nie tylko nie był uwzględniony Sejm, czyli który przecież wojował z własnym królem cały czas, przez większość czasu. Ja przypomnę, że od 1637 roku szlachta powiedziała królowi, że ona nie będzie w ogóle na żadne podboje ruszać. W ogóle. Bo to nie ma sensu. Jak my się nie będziemy wtrącać w sprawy innych krajów, to inne kraje też się nie będą wtrącać. Więc w tym momencie powinna spaść bardzo mocno ta nasza... I bo przecież Władysław IV wywołał wojnę z Turcją, której nie dożył niestety. Jeszcze bardziej się spieli przeciwko, prawda? Żadnym wyprawom. Więc to prezentowanie się Polski jako agresywnego imperium jest kompletnie bzdurne. I ja po prostu próbuję dociec, skąd te Bartosiaki, Ziemkiewicze i tak dalej mają posłuch w ogóle i obwiniam trochę gry komputerowe, no bo to wyjaśniałoby, czemu ludzie w ogóle się na to dają nabrać, że Polska była kiedyś imperium. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że to zostało częściowo wzięte pod uwagę, to co teraz powiem, na przykład w tej kwestii, że jest jednak zaznaczona różnica potencjałów demograficznych, to znaczy polskie prowincje są większe i mniej ludne, ale też nie na tyle, na ile powinny być. Czyli Polska jest generalnie przeszacowana w Europie Universalis, to mocno. Więc przypuszczam, że Europa Universalis może, a zaraz obok są te rozczłonkowane Niemcy, które się zawsze bardzo łatwo podbija, no bo są rozczłonkowane. No Würzburg to jest jedna taka plamka na przykład, nie? Palatynat, Pfalz to jest w ogóle jedna plamka. No wiadomo, jakby to w oryginale robić, no to samych tych Pfalców była co niemiara, tak? Bo był Pfalz Neuburg i inne Pfalce. Były różne kilka palatynatów i kilka, była Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz i tak dalej, czyli były dwie Mecklenburgie, w filmach jest uproszczone, jest jedna Mecklenburgia, no bo tego by się nie dało w ogóle oglądać, a co dopiero i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że w grze te wszystkie obliczenia wskazują, że one nie mają żadnej siły i że to jest takim, ja grałem najwięcej Francją i Polską i czasem Austrią i zaczynałem zawsze od podboju Niemiec, bo to takie rozczłonkowane, to ciach, 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 ciach i to szło szybko i miałem potencjał bogate dzielnice i tak dalej, które służyły do dalszych podbojów. Tak? Zawsze zaczynało od podbijania Niemiec i w tamtej epoce owszem się mówiło, że Niemcy to podbrzusze, miękkie podbrzusze Europy, ale tak naprawdę one zawsze stawały w jakimś tam do realnych konfliktów, na przykład Liga Augsburska przeciwko Ludwik XIV, one stawały razem z Anglią, Holandią, Austrią. I to nigdy takiego konfliktu, jakie się prowadzi na Europę Universalis, nigdy takie konflikty nie miały nawet miejsca, wiesz, Arkady, w ogóle. Więc to jest w tych dawnych czasach, no to z kolei to nasze średniowiecze wygląda tak, że zamiast pokazywać, że to jest... Król Francji, owszem, Francja była rozczłonkowana, tak, w średniowieczu, czego nie widać w Europie Universalis II w ogóle, tego rozczłonkowania Francji powinno być, bo gdyby to wprowadzić, to król Francji by nie mógł skrzyknąć już armii, a mógł, bo były wielkie bitwy cesarstwa niemieckiego z Francją, gdzie ta drobnica się zlewała na krótki moment w całość i tak wyglądały te bitwy. Gra by po prostu nie mogła tego uciągnąć, czyli prawdopodobnie, więc bitwa pod Bouvain 1215, gdzie król Francji ściągnął swoich, tamci ściągnęli swoich, ja wiem, że to jest przed Europą Universalis II, ale chodzi mi o sam mechanizm, nie dałoby się tego w ogóle przeprowadzić, bo może dlatego Europa Universalis II zaczyna od czasu zjednoczenia Hiszpanii i Francji, bo wtedy jakoś tam to działa, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, no nie ma jak, ja nie wiem jak to obskoczyć w ogóle, bo to, że są to oddzielne plamki, ale działają jako razem, a tak by było, tak wyglądały te wojny, więc wiesz, no kompletny absurd. Na przykład tylko Turcji nikt nie walczył samodzielnie, praktycznie nigdy. Czasem Rosjanie, ale bardzo rzadko. Więc takie, tam się dzieją po prostu konflikty, które nie miałyby w ogóle prawa bytu, nie mówiąc już o, mimo że gra jest generalnie fajna, jako rozrywka fajna, tylko właśnie to jest za mało podkreślone, że z tego się właśnie, bo jest nawet taka moda, żeby mówić, że się uczyć właśnie gry z gier komputerowych. Ten głupek Krzysztof M. Maj, największy snob w sieci, który wstawia sobie, tak jak Amerykanie, tą kretyński inicjał między Krzysztof M. Maj,
największy snob, jakiego widziałem w internecie, który atakuje Olgę Tokarczuk za snobizm, więc jeszcze zakłamany snob. Mówię o nim grubo, bo on też o mnie grubo mówi. Niech tam mu będzie wszystko mu jedno. W każdym razie on stwarza wrażenie i liże gamersów po tyłku generalnie, że można się z nich czegoś nauczyć. I oni utrwalą jeszcze to myślenie, że nie, to nie jest fantazja, to jest historia. Więcej się nauczyłem z Europy Universalis niż z nudnych lekcji historii w szkole. Ja wiem, że mapka jest kolorowa, ale ja się nauczyłem arkady jednej rzeczy z Europy Universalis, tylko jednej. Bo rozrywka jest super, ja nie mówię, że nie. Gdzie leży Estremadura? Północno-hiszpańska prowincja. Nie wiedziałbym, tylko z Europy Universalis wiem, że jest Estremadura, potem rzeczywiście sprawdziłem. Estremadura, no jest, można tam stocznie było budować. Chociaż chyba w realu nie było tam stoczni za wielkich, ale można było, jest to do pomyślenia w każdym razie. No i to, więc można się trochę geografii nauczyć, ale historii moim zdaniem nic. Geografii tak, trochę geografii można się nauczyć. Powiem tak, jeśli chodzi o, tak po kolei bym zaczął, ja też jakby, ty to przedstawiasz jako wadę, ja nie przedstawię tego jako zaletę, ale ja to dodam jednak do tego aspektu rozrywkowego gier, czyli te głupawe scenariusze alternatywne, które mogą powstawać, bo jak na przykład jak gram w te Total War, to tam jest o tyle fajnie, że ja lubię właśnie te alternatywne scenariusze, które się stuje. To jest dla mnie esencja, na przykład, nie wiem, w Medievalu dwójkę, to jak grałem Szkocją, to Szkotami podbiłem pół Europy, oczywiście Anglię też i jeszcze odkryłem nowy świat, wypływając z Hiszpanii i szkoccy rycerze się napierdzielali z Aztekami, tak? No wiesz, to jest śmieszne dla mnie jako pisarza fantastyki, to nawet zabawny rezerwuar pomysłów, jak już mi zabraknie totalnie pomysłów na nowe książki, to odpalę sobie, wiesz, Medievala i mam. Czy tam, wiesz, Polska, która nie pada pod zaborami i ma kolonie na Bahamach, czy tam, wiesz, znowu w Medievalu Polska, która tam Ruś podbija, ale tutaj właśnie wchodzi coś, co jest punktem zdecydowanie dla ciebie, to znaczy w Medievalu dwójce można podbić te wielkie, przepastne prowincje Rusi, która też nie jest podzielona tam między Moskwę a Nowogród, tylko jest Ruś jako jedność. I Polska też nie jest rozbita dzielnicowo, to zawsze wkurza. Tylko jest jako monolit i łatwiej się, jak się przetrwa te pierwsze trzy tury, jak Niemcy tam się za ciebie biorą, to jest naprawdę luz później Polską. I znowu podbój tych wielkich, przepastnych terenów Rusi jest korzystny dla ciebie, bo nie ma mechaniki tej logistyki, o której ja wspominałem, która w tej serii Total War wchodzi dopiero w Napoleonie, w tej grze o Napoleonie. Czyli tam zbiera się jakby trochę jak w Europie Universalis, Francja zbiera Niemcy, to tutaj Polska zbiera te Rusie wszystkie. Tak, i wiesz, i to sprawia, że masz wielki bufor w postaci gigantycznych wschodnich prowincji, jak cię Mongołowie, wiesz, najeżdżają, to oni się napocą na tych miastach, wiesz, oblegając te miasta, ty w tym czasie zrobisz sobie taką armię, że w ogóle, panie kochany, rozpiżysz ich, wiesz, drobny mak w jedną turę, nie? I to jest, wiesz, i to jest, mówię, a z kolei w Napoleonie jest ta mechanika tego głodu, pór roku zmiennych i tak dalej, że tam armię, wiesz, zimą nie za bardzo jest jak wojować, a już na wschodzie to w ogóle jest dramat. I tam to rzeczywiście fajnie się to gra, no tam brakuje innych mechanik z kolei, nie? Ale na przykład jest taka mechanika, znowu w Total War, w Attylii jest taka gra, Attila Total War, i tam z kolei jest ta mechanika, że ci się prowincje buntują i w ogóle jest totalne bezchowie. Ależ mniejsza o to, przechodząc do argumentu jeszcze o naukę historii z gier, no to jak byłem dużo, dużo młodszy, to w to wierzyłem, ale później przeczytałem kilkaset książek historycznych i już w to nie wierzę, tak? To znaczy, no ale to ty przeczytałeś, a kto przeczyta kaset? Tak, no właśnie ja jestem tym przykładem takim wycinkowym bardzo. Ja na pewno nie reprezentuję jakiegoś ogółu statystycznego, ale rzeczywiście w moim wypadku podziałało to trochę tak, że byłem, znaczy moja fascynacja średniowieczem się zaczęła zasadniczo od tego, że ja obejrzałem film Ridleya Scotta Królestwo Niebieskie. I to jest do dziś mój ulubiony film, jeden z dwóch ulubionych filmów ever. Natomiast on jest mega historyczny, totalnie ahistoryczny. To są takie bzdury, że się w pale nie mieści.
ale ten film mnie skłonił do tego, że kupiłem sobie jedną książkę o wyprawach krzyżowych, drugą, trzecią, dziesiątą. W Holandii sobie kupowałem po angielsku książki o krucjatach, żeby to skonfrontować, co jest u nas na rynku, co jest tam na rynku, nie? I kurde, w efekcie mam przeczytanych w ogóle o średniowieczu kilkaset książek lekko i wciąż dochodzą nowe i jakby tak to u mnie rzeczywiście podziałało, więc ja jakoś tam rozumiem, że być może ten pan Krzysztof Maj, tak? To on być może stawia ten argument. Krzysztof M. Maj. Krzysztof M. Maj, okej, okay, bo ja Maj. Nie śledzę jakoś tam, parę filmów jego oglądałem tam dotyczących edukacji, tam raz się zgadzam, raz nie, no jak ze wszystkim, ale rzeczywiście te o grach, no jakby nie oglądałem, bo ja sam się zajmuję grami, więc ja nie potrzebuję dodatkowego źródła informacji, ale no ja bym rzeczywiście rozumiał, że mogą być przypadki takie jak mój, nie, że to u mnie zadziałało, że się zacząłem interesować jakimiś tam tym, chociaż też różnie, wiesz, powiem ci, że na przykład jak jest ta gra Empire Total War o wieku 18, co ci mówiłem, no to tamto z kolei zadziałało tak, że ja rozegrane mam w tę grę horrendalnej ilości godzin, ja mam otwarte moje statystyki na Steamie, później sobie do nich przejdziemy, bo już ostrzegałem Piotra, że ujawnię mroczne sekrety, ile godzin życia przegrałem na tych grach, ale to później może. Natomiast rzeczywiście to ta gra no nie podziałała, tak, no nie zacząłem się interesować 18 wiekiem, przeczytałem może dwie książki po tej grze, ale wróciłem do czytania o średniowieczu, nie? Jako ja 18-wiecznik grożę paluchem 18-wiecznym. Ja wiem, ale wpadłem na pomysł fajnej powieści fantastycznej na ten, ale nigdy jej nie napisałem, bo jakoś tak mówię. Nawet wiesz co, powiem ci, że jest taki argument, że można porównać jak pomundurowanie wygląda i tak dalej, ale to też nieprawda. Jest taka gra, która dość dobrze oddaje realia życia średniowiecznego, się nazywa Kingdom Come Deliverance. To nie jest gra strategiczna, tylko to jest gra RPG. Się wcielasz w chłopa średniowiecznego i tam przeżywasz różne przygody w średniowiecznych Czechach. Ona pod kątem realiów jest oddana mega dobrze. Ze wszystkich gier to jest chyba najlepiej oddane są realia, ale jak pogadasz sobie rzeczywiście z mediewistami, to oni mówią, że tak, że realia są dość dobrze oddane, ale na przykład zbroje i broń to są oddane dobrze, ale na tyle dobrze, na ile rekonstruktorzy, którzy współpracowali z twórcami, mieli to oddane. Ja słyszałem o tej grze i przypomnij mi jeszcze ten tytuł, bo ja widziałem jakiś program o tej grze. Kingdom Come Deliverance. No, tak, i tam czeska, nie? Czeska gra. Tak, czeska gra. Powtórz jeszcze raz tytuł i powiedz, że to czeska gra. Ja tutaj nie żartuję nawet, bo chodzi o to, że w Polsce ludzie myślą, że tylko my stworzyliśmy Wiedźmina i w ogóle tylko my robimy gry. Czesi, Pepiki, zrobili wspaniałą grę, o której mówi cały świat, nie tylko my. Genialna. Trzeba kiedyś zmierzyć, kto więcej gier zrobił. Może Niemcy? Ja być może się narażę rodakom, ale ja uważam, że ta gra jest lepsza niż Wiedźmin 3, przynajmniej dla mnie. Natomiast Wiedźmin 1 jest lepszy od tej gry, to tak, żeby było wyrównanie, nie? Ale według mnie Wiedźmin 1 jest w ogóle najlepszym z Wiedźminów, to taki disclaimer, nie? Ale ten. Natomiast rzeczywiście w tej grze oni mówią, że ci rekonstruktorzy, którzy współpracowali, to jest ten sprzęt, który widać w tej grze, to jest ich sprzęt, plus trochę sprzętu z muzeów, ale znowu to jest to, co oni tam mieli w tych muzeach czeskich, czyli niekoniecznie to, co też się przewijało przez te ziemię w tamtym okresie. Ale tutaj zabawną anegdotkę dam, dobra? Bo to Piotr lubi takie rzeczy. Jest tak, że jak się patrzy na przykład na polskie kino, czy gry, czy w ogóle na takie nasze polskie po prostu dzieła kultury, to zawsze jest tak, kto jest zły zawsze w tych dziełach kultury? Niemiec i Rosjanin, nie? A Czech to, no to tam Pepik ten, nie? A Węgier to w ogóle zajebisty. A z kolei w tej grze się gra tymi Czechami i tam jest z punktu widzenia ten czeski przedstawiony. I kto tam jest dobrym bohaterem? No Niemcy. Musimy, kurczę, uderzyć do Niemców, żeby nam pomogli. A kto jest zły? Węgrzy! Węgrzy są tymi złymi, którzy najeżdżają i palą i mordują. I to mnie... Od pierwszych chwil to mnie zafascynowało, jak tam ojciec tego głównego bohatera mówi, no ale po co zażartowaliście sobie z tego Niemca, tak? Bo tam jakiś Niemiec sympatyczny przyjechał do wioski. No wy kumacie w polskiej grze o historii sympatyczny Niemiec i tam ojciec cię poucza, bohatera gry, że a niepotrzebnie robiliście sobie jaja, przecież ten Niemiec jest taki sympatyczny, ten Deutsch, nie? On tam mówi.
Także no to jest akurat fajne takie właśnie wgląd to, ale mówię, no, no trochę się stykam sam z tym, że z młodymi ludźmi, jak rozmawiam z moimi czytelnikami zwłaszcza, to ci, którzy no, te moje książki o tych samurajach, to kurde, powiem wam, że to mnie czasem łeb po prostu boli, jak ja czytam, że no katana przecież przetnie wszystko, bo w grze tamteni oni fechtują tymi katanami. Nie fechtuje się katanami, kurde. I to jest znowu zgubny wpływ wielu gier, że ludzie patrzą ona na... Ona była tak wielka, żeby się złamała, nie? Ona była dobyta tak jak kartonowej. Generalnie to był bardzo kruchy oręż i rzeczywiście walki jest gra Ghost of Tsushima, która jest cholernie historyczna znowu, ale tam akurat te walki na katanę są przedstawione dość realistycznie. Nierealistycznie, dość realistycznie, tak? Ale w innych grach już jest dużo gorzej z tym. Właśnie, to przejdźmy do tematyki właśnie konkretnych gier, bo jakby ogólny problem naszkicowaliśmy, a teraz warto się zastanowić, ja tutaj na razie pokażę spostrzeżenia, jakie do tej pory nam się niektóre bardzo fajne widzowie tutaj spostrzeżenia mają, a później powiem o mojej ulubionej grze, która jest grą z lat 90., 98. roku i na którą już nie mogę zagrać bez żadnych takich nakładek i tak dalej, ale to za chwilę. Ja już o tej grze kiedyś mówiłem, więc pewnie widzowie wiedzą, ale to za chwilę. Natomiast zobaczcie, tu jest takie spostrzeżenia, że generalnie tutaj w Europce promieniowany jest oportunizm. Mi się wydaje, że w ogóle w grach komputerowych preferowany jest oportunizm, a tak naprawdę reputacja, na przykład ja mam czasem wrażenie, wiesz, że w Polsce jest odwrócenie, totalne mylenie wszystkiego z wszystkim. Na przykład ja jestem youtuberem, nie? Ty też jesteś youtuberem. My mamy prawo być chamscy, mamy prawo mieć ostre sądy, mamy, bo my jesteśmy youtuberami, jesteśmy autorami, jesteśmy no, pisarzami, ty jesteś także pisarzem beletrystycznym, nie, ja jestem tylko od faktu, ale my mamy prawo tacy być, natomiast politycy muszą być grzeczni, bo reputacja kraju po prostu nikt nie będzie z tym krajem współpracować, a ja mam wrażenie, że w Polsce to się oczekuje, że pisarze będą kurde grzeczni jakieś tam w swetereczkach lalusie, natomiast w polityce to trzeba panie twardo tym Niemcom pokazać, właśnie o to chodzi, nie? A to właśnie rzeczywiście oportunizm jest w ogóle w grach. Kolejne takie spostrzeżenie, potem odniesiesz się, tylko tak tutaj powiem. Wszyscy się kłócą, że w Crusader 2 da się zrobić bardziej pogmatwane drzewo genealogiczne niż u Habsburgów. Tak, bardzo możliwe, tylko że genealogia aż tyle nie znaczy w polityce nawet średniowiecznej, niż jakby się wydawało, moim zdaniem. Bardzo często olewano te, przecież oni wszyscy byli z wszystkim spokrewnieni i tak się młócili, kiedy ktoś tylko źle się poczuł, to już jego ziemie były tam krewny czy niekrewny. Kolejna rzecz, że ja mam problem z Europą Universalis, ponieważ zatrzymałem się na drugiej edycji, a na czwartej większość moich problemów, ja mam problemy, wiesz Arkady, to są moje problemy, nie w ogóle problemy. Większość moich wydumanych problemów naprawili. Ja grałem jeszcze tą pierwszowojenną, ale w czwórkę rzeczywiście nie grałem. Tutaj ktoś powiedział tak, że warto w tą czwórkę, no może i kiedyś zagram. Seria Total War to nie tylko konflikty i naparzanie się. Medieval Total War zgodnie z prawdą przedstawia zamożność poszczególnych krajów. Widać to, wyraźnie widać słabości Polski i Rusi. No to źle, to od razu mówię. To już mówię od razu, Robercie, to bardzo źle, dlatego że Ruś była cholernie bogata przed najazdem mongolskim. To Polska była biedna. Poza tym tam zapisywali w cerkiewnosłowiańskim, pisali w swoim języku mniej więcej, a my się upieraliśmy na łacinie. Rezultatem było to, że 5 osób w kraju umiało pisać, a tam każdy kupiec umiał pisać i czytać. Także to nie jest właśnie prawidłowe, bo to jest anachronizm, że dzisiaj te ziemie wschodnie są biedne. A to jeszcze dodam od siebie, że generalnie w Medievalu dwójce to tam tą Polską to można w 3 tury, a ja mówię, ja nie jestem jakimś power gamerem w tej gry, to nie, że jestem wybitnym jakimś znawcą Total War'u, którym Boże, ja bardzo średni jestem, w porywach słaby, ale rzeczywiście Polską to tam w 3 tury zbudowałem sobie takie bogactwo przy pomocy kupiectwa, że kurde, orałem ekonomicznie Niemców, orałem ekonomicznie Ruś, orałem ekonomicznie kurde
tych Duńczyków, tak, bo Duńczycy tam występują, nie ma na przykład Wikingów, Skandynawów, także to tak nie, mówię, ja to mówię, ja kocham te Total War, uwielbiam te gry, to są moje ulubione gry na peceta, ale no, to nie do końca tak jest, to nie do końca, a Francja z kolei jakaś biedna, kurde, w Total Warze dwójce na początku, przerąbane jest Francja. A znasz ten Pentiment? Wiem o tym tytule, bo to jest tytuł mojego ulubionego studia Obsidian, w którym chciałbym kiedyś pracować w ogóle, to jest moje marzenie, ale to jest w ogóle, oni piszą na takim poziomie te fabuły tych gier, że to jest god tier po prostu gaming i ja nie mam szans, bo jestem na to za głupi, ale tak, znam, nie grałem jeszcze w Pentiment, bo ono jest tylko chyba na peceta i na Xboxa, a ja mam peceta za słabego, a Xboxa nie mam. O, to jest ciekawe. Mafię rzeczywiście zrobili Czesi, o ile dobrze pamiętam faktycznie, ale właśnie o to chodzi, że te gry, których są poszczególni gangsterzy, jakieś poszczególne rozgrywki między poszczególnymi osobami, czyli bardziej psychologia niż socjologia, to z nimi problemu zazwyczaj nie mam większego, no bo one są takie jak stosunki międzyludzkie. Te gry typu Sims, to jakiś ja mogę z nimi mieć problem, tak? No one mówią o jednostkach. Jednostki się mogą zachować tak, jak Simsy się zachowują, tak samo jak mogą się zachować, jak ci mafiozi się zachowują. Bardziej problematyczne może być coś takiego. Zróbcie sobie grę o życiu w starożytnym Rzymie, to was w Polsce zamkną. No może tak być, bo tak, wołu będziemy ćwiartować, żeby kogoś obluczyć klątwą i chodzić, żeby krew tam na nas lała, tak jak w serialu Rzym. I tak dalej. Będziemy, no wiadomo, że zupełnie wszystko inaczej, seksualnie wszystko inaczej, tam niewolnicy i tam mnóstwo innych rzeczy, tak? Przesądy inne niż współczesne nasze tutaj i niż inne niż chrześcijańskie, średniowieczne też. Inny zestaw. Więc natomiast chciałem powiedzieć o mojej ulubionej grze. Moja ulubiona gra to była Western Front. Ja w to grałem duży kawałek mojej młodości. Też trochę czasu straciłem na gry komputerowe. To była strategia turowa z takimi plastrami miodu. I ja tą grę, to jest jedyna gra, w którą mam czasem ochotę znowu zagrać, ale ja zmieniłem komputer niedawno i bym znowu musiał szukać tego patcha, który pozwala, a to nie była prosta sprawa, bo jest w ogóle strasznie duży problem, żeby znaleźć patcha, żeby te Windowsowskie 9.8 gierki dziapnąć na później, w późniejszych czasach. A ja mam takie wrażenie, że to była właśnie taka gra, która naprawdę miałem rozrywkę z tego. No ale jakby tak spojrzeć z punktu widzenia tego, jak wygląda druga wojna światowa w realu, tutaj nie będę się czepiał jakichś wydumanych problemów pod tytułem nawet już morale czy coś, ale tam na przykład było coś takiego, że ja na przykład co robiłem w tej grze, to robiłem sobie coś takiego, że bombardowałem własne oddziały, które były zamrożone przez prawie całą gierkę. Miałem, bo tam jest coś takiego, tam jest starcie w Ardenach, w jednej z gierek, które najczęściej grałem, starcie w Ardenach, to się nazywało The British Are Coming w ogóle, więc jest odsiecz brytyjska, która jest nieruchoma na początku. Na początku gra się tylko tymi Amerykanami, no chyba, że ktoś wybierze Axis, a nie Allied, wtedy gra Niemcami. Ale ja grałem Amerykanami czasami w tą grę, czasami Niemcami. Jak grałem Amerykanami, to się czekało, aż ci Anglicy przyjdą i na końcu przychodzili na prawie gotowe. Nie ze złej woli, tylko po prostu byli daleko, są na samej północy mapy. Więc co ja robiłem, zamiast bombardować Niemców, robiłem po jednym, czyli pojedynczym bombardowaniu tych plastrów miodu, w których były te Wolverine i te inne niszczyciele czołgów angielskie. I owszem, tam jeden tam na pięć się rozwalił, ale ja mogłem ich od razu użyć, bo one były ożywione po tym bombardowaniu, one były ożywione. I w ten sposób Niemców rozjeżdżałem Brytyjczykami, którzy powinni być 8 tur później się pojawić. No i to jest właśnie ten numer, że w grach takie pierdoły są możliwe, nie? Że można to tak łatwo obskoczyć, nawet no, bez manipulowania w TXT, żeby sobie dodać więcej forsy w Europie Universalis, bo oczywiście takie głupoty też robiłem, nie? Więc ja tam byłem mocno insiderski kiedyś. Tylko właśnie o to chodzi, że to należy wiedzieć, że to jest taka zabawa, nie? I tylko to, no. No to tak jak anegdotycznie o II wojnie, to była taka seria gier Blitzkrieg rosyjska i ona była bardzo fajna, tylko że kurde, ja Niemcami przeszedłem całą kampanię, przeorałem w ten sposób, że
tam nie było mechaniki amunicji, to znaczy amunicja niby była, ale chodziło o to, żeby te ciężarówki z amunicją stale były na przykład przy działach i wtedy była nieskończona amunicja. I ja generalnie całą kampanię od kurde podbiłem, że tak powiem, od Lizbony po Władywostok, wszystko Trzecią Rzeszą, bo po prostu moją artylerią, kurde, kładłem całe, jak tylko podejrzewałem, że jest choć jeden żołnierz wroga w danym mieście, to ja przez pół godziny kładłem to miasto ogniem artyleryjskim i dopiero jak tam się kamień na kamieniu nie ostał, to ja tam wjeżdżałem, a to mogłem zrobić dlatego, że tam miałem nieskończoną ilość amunicji do tej artylerii, co oczywiście w prawdziwym życiu jest niemożliwe. Tak, w którymś momencie ta amunicja artyleryjska by się skończyła, albo na początku byłoby jej mało i trzeba by ją oszczędzać i robić te surgical strikes. Znaczy teraz my to nazywamy surgical strikes, nie? Wtedy tak tego nie nazywano, ale pewnie nazywano to jakoś inaczej. No w każdym razie, to są takie właśnie ten, nie? Ale wiesz, od razu ci mogę powiedzieć, że nie było wtedy surgical strikes, czyli chirurgicznych uderzeń, dlatego że przede wszystkim te radary brytyjskie były do bani, a to były najlepsze w całej Europie, więc inni to już w ogóle, Amerykanie to się w ogóle cieszyli, jak trafili we właściwe miasto, a Brytyjczycy we właściwy kwartał ulic, więc jaki tutaj surgical strikes, to są właśnie takie rzeczy, które jak najbardziej w grach występują. Albo ja na przykład pamiętam taką grę Panzer General, bardzo prostą, plastry miodu, jeszcze w ogóle dwa wymiary zamiast trzech, więc i tam bardzo prosta taka gierka i tam pamiętam, że nie sposób było Rosjanami rozjechać tych Niemców, mimo że oni mieli tyle tego sprzętu napakowanego, a przecież wiemy, że w tym okresie tam to jest jakieś tam walki o Żytomir, czyli Żytomierz, tam gdzieś tam już późne czasy, późny 43 czy coś. Nawet chyba, nie tak, tak, później 43. No i to, nijak, Niemcy nie mieli tych wszystkich zabawek, co tam są. No. To jest że takie wyrównywanie potencjałów na siłę, nie? Zresztą niektóre gry planszowe, gdzie też się nakłada takie żetoniki, były takie różne serie, pamiętasz, takie Arnhem czy coś tam, te gry planszowe też miały. To się nazywa taktyka i strategia i to jest do dziś, ale to ma taki poziom komplikacji zasad, że to był dla mnie, ja też grałem w gry planszowe, to był dla mnie za duży hardcore w ogóle, żeby skumać to. To po prostu jedno posiedzenie na taką grą to jest 12 do 20 godzin. Jak mi kumpel to powiedział, to będzie, stary, sorry, to nie wiem, w bierki możemy pograć, ale chociaż bym chciał, bo są w taktyce i strategii są teraz fajne te takie serie, w niedalekiej przyszłości się rozgrywają takie hipotetyczne konflikty, że tam Rosja najeżdża Europę i tam można na przykład walczyć z NATO, walczy z Rosjanami w Belgii. Zajebisty scenariusz, ale kurde, znowu poziom komplikacji jest taki, że musiałbym znaleźć kogoś, kto by ogarnął te zasady za mnie i ja bym tylko decydował to tu, a to tam, nie? I ta osoba by już zajęła się tymi wszystkimi obliczeniami, rzutami kością. Natomiast to, co ty mówisz, te Western Front czy Panzer General, był też People's General o Chinach, twoich ulubionych. Tak, był Ludowy Generał, było coś takiego. Na tym samym silniku, tych samych twórców chyba nawet. To są fajne gry, ale mówię, tam też w grach występuje ten problem, że musi być ta równowaga taka postawiona, nie? Że nie ma, jest bardzo niewiele gier, które mają te konflikty asymetryczne zaprezentowane. Mi taka gra, która przychodzi do głowy, która próbowała to robić lata temu, to był Red Alert. W jedynce w Red Alercie to był też hipotetyczny scenariusz, że Einstein przeniósł się w czasie, zabił Hitlera, serio, i tam Związek Radziecki miał jakieś super bronie, kurde, cewki Tesli, Bóg wie co. I to taka anegdota, ja to wysyłałem Piotrowi parę miesięcy temu, ja spróbowałem odtworzyć w tej grze realia Armii Nowego Wzoru. I odpaliłem mapę skirmiszową z przeciwnikiem, ja grałem NATO przeciwko Sowietom, no i zacząłem mapkę od tego, że zacząłem produkować tylko piechotę z rakietnicami, nic więcej, nie? Tylko ładowałem tych. I rzeczywiście jak pierwszy atak ten rosyjski nadszedł, no to tam rozwaliłem te tam parę czołgów, co na mnie posłali, ale później jak posłali na mnie kolejne czołgi, to słuchajcie, ja jeszcze nigdy przedtem ani potem
takim tempie nie napierdzielałem budowy tych czołgów, żeby tylko przetrwać te dwie minuty tego ataku, nie? Ale to taka dygresja, to jakby na Endgame opisałem tego więcej, to znajdziecie, to cały artykuł o tym napisałem, później te wrażenia z tej gry. No fajny eksperyment, ale to jest tylko gra. Projekt Armii Nowego Wzoru stworzony został w ten sposób, że Bartosiek prawdopodobnie dostał jakiś cynk, że się tworzy właśnie na potęgę te, że krzykiem najnowszym techniki wojskowej są właśnie te tworzone, te odrzutowe właśnie działa, w którym no tam mało odrzutowe działa, które możesz z jakiegoś pomieszczenia odpalić w czołg typu właśnie Enlau, nie? On przecież to wszyscy, kto troszeczkę się tam w tym siedzieli, on stwierdził, że to warto na to postawić, bo cholera wie, może rzeczywiście, no ale potem się okazało, że on mógł uchodzić za mądrego w czasie, kiedy była obrona Kijowa i rzeczywiście to było wszystko, a potem już to trochę było ciężko, prawda? Zobacz tu, Mieszko został papieżem. Mieszko został papieżem z Crusader Kings 2, bo przez pomyłkę Michał zrobił go biskupem i jakoś tak się rozkręcił. No to jeśli chodzi o tę historię, takie z tej serii, tych gier właśnie Crusader Kings, to jest taka gra Iron Hearts. Chyba, Hearts of Iron, sorry. I to jest taka seria gier, która ma utworzyć realia II wojny światowej. I tam w Hearts of Iron chyba czwórce były dwa tryby gry, historyczny i ahistoryczny. I w historycznym generalnie zasady były ustawione tak, żeby toczyły się zgodnie z historią, tak jak mniej więcej ona przebiegała tam przed II wojną i w czasie II wojny. Natomiast ahistoryczne, jak się kliknęło, to była totalna wolna amerykanka, się mogło wydarzyć wszystko. I kumpel grał i mówi, że na przykład wybory u niego w USA tam chyba w 1932 roku wygrała partia nazistowska. I partia nazistowska się zwąchała z Hitlerem, ale nie za dużo zdążyli zdziałać w Europie, bo w międzyczasie Hitler został zamordowany w wyniku komunistycznego puczu i komuniści przejęli władzę i przyłączyli się do Związku Radzieckiego. Polski oczywiście nie było już, natomiast i takie jaja, wiecie, i to jest też dobre. To jest też dobre jako rezerwuar pomysłów na fantastykę, nie? Jakby dla mnie to jest plus, bo jak mi kumpel opowiada... Dla ciebie plus, a dla mnie minus, właśnie o to chodzi. Właśnie, nie jedziemy do końca różnica... na tym samym, nie jedziemy do końca na tym samym wózku. Ale tak, jest... tak, to jest różnica perspektyw nasza też, nie? Tak, nie, bo ja to rozumiem, że to może być niesłychanie twórcze, ale... Właśnie tutaj jest pytanie, tak swoją drogą Red Alert jest chyba bardziej znany z tych swoich przygrywek z tymi dziewczątami tam, które do generałów przemawiają, niż chińskie, japońskie, nie, japońskie, rosyjskie i radzieckie, amerykańskie, prawda, dziewczyny. Tak, jest, w Red Alercie, tak, tam były, ale to od dwójki w górę były te motywy, bo... Tam w trójce jest w ogóle Związek Radziecki, NATO i Japonia jako potęga. I po stronie Japonii tam jest oficerem taka dziewczyna w takim mundurku uczennicy, ale to jest totalny odlot. Czasami jest... Powiem ci tylko, że mam wrażenie, że rzeczywistość dogoniła gry, bo jak obejrzysz sobie na przykład teraz te rosyjskie koncerty propagandowe, czy te takie, wiesz, programy propagandowe rosyjskie, kurde balans, to jest jak scenka z Red Alerta trójki. Jeszcze tylko brakuje, żeby Putin powiedział, że odlatuje odlatuje do jedynego miejsca, które nie jest skażone kapitalizmem. W kosmos! Ale to no oni robią takie spektakle, przecież ten pulpit, na którym on tam teraz ten ostatnie swoje wysrywy prezentował przez 2 godziny, że to wszystko winni są wszyscy, tylko nie on. Temu konfliktowi i tak dalej, to wyglądało jak Królowa Śniegu, zauważyłeś? To był taki Frozen albo taki taka Królowa Śniegu, że nie wiem, prawda? Ale coś jest takiego, że się rzeczywiście tak to już to te militaria, seks i wszystko łączy z wszystkim. Ja myślę, że Bartosiak też oglądał coś z tych rzeczy, bo mówił, że należy bardzo seksowną parkę wymyślić, jakąś Polaków, którzy będą ładnie gadać po angielsku z ładnym akcentem i będą tam w ten sposób wszyscy będą Polskę kochać, tak, na pewno. Zobaczą, że tani chwyt i stwierdzą, że spierdalajcie ten seksoholicy polscy, taki byłby efekt. No ale dobra, tutaj jest takie pytanie, co z grami strategicznymi będącymi symulatorami wojskowymi?
Ja pamiętam, że opowiadali niektórzy lotnicy o tym na filmach na YouTubie, że grali w jakieś tam, wiesz, Flighter Command i tam coś tam, jakieś inne właśnie F-taki fighter. I mówili, że latanie potem samolotem i latanie tym to jest kompletnie coś innego w każdym tego słowa znaczeniu, więc oczywiście, że tam w niektórych grach jest ten prawdziwy kokpit tych samolotów i oni pamiętali dzięki temu, że gdzie wszystko jest mniej więcej, bo tam czasem trzeba było coś tam poprawić albo było zbyt uproszczone, żeby się to wszystko zmieściło na ekranie, a w realu już nie było tak prosto. Ale że to było przydatne. Natomiast sam to, jak się ta maszyna zachowuje, nie za bardzo. Ze strzelaniem to też jest takie troszkę dziwne, bo na przykład generalnie żołnierz posuwa się do przodu w walkach, takie jak tam Omaha Beach czy tam cokolwiek, nie? Walczy o Berlin czy cokolwiek, to właściwie ten cover fire, to jest podstawa tego całego ataku. Więc jak jesteś tym jednym żołnierzem, tak? You are just one soldier, you are dead. Taki jest efekt. Więc nie ma w ogóle sensu. To już prędzej rozumiem, więc to w ogóle nie ma czegoś takiego w realu, w bitewnym. Nie walczysz sam. Zresztą w starych walkach też walczyłeś w tyralierze, walczyłeś w rzędzie, walczyłeś cokolwiek. I to tamci cię osłaniali, będąc samymi celami, robiąc ci ten cover fire i tak dalej. Przecież każdy amerykański film wojenny jest take cover, man, czy cover me. I zawsze ten cover. No bo to o to chodzi, to jest 90% tego, co oni tam robią. A jak jesteś samotnym gostkiem, to masz do wyboru i zmieniasz te czty tylko, no nie ma czegoś takiego na świecie w ogóle, no wiesz, to jest absurd, to jak taki, no to ruszamy, jadę na front w Kijowie, nie, to sobie wybieram broń, no i tyle, nie, bo nie było cover. Ale rozumiem, że w jednej, może być jedna rzecz, której rzeczywiście to odgrywa jakąś, myślę, że w czołgach może być najbliżej, ale to by trzeba Jarka Wolskiego spytać, że w czołgach to ma największy sens, bo czołgi rzeczywiście walczą trochę jak średniowieczni rycerze, nie? Pojedynki. No tak, to tutaj jeśli chodzi o to strzelanie, to wszedłeś też takie trochę w moje poletko jako strzelca, amatora i gracza, to w wypadku gier z tej serii Call of Duty, to w tych ostatnich grach z tej podserii Call of Duty, tej Modern Warfare, co była w 2019 i teraz w ubiegłym roku, w 2023, one się skupiają na współczesnym polu walki i tam rzeczywiście no, na ten feeling broni, to jak się ona zachowuje podczas strzału i czy tam jak na przykład reaguje tam ściana na pocisk tam takiego, a innego rodzaju i tak dalej, to jest dość realistycznie oddane, ale no jakby to nie nauczysz się z tego strzelać, tylko ja po prostu jako, że tam na przykład strzelałem z pistoletu, tak, to wiem, że tak jak ten pistolet chodzi w ręku tego komandosa, którym kierujemy, no to on tak samo chodzi w ręku, jak się nim strzela na strzelnicy, czy tam karabin wyborowy, czy ten, ale znowu to jest to, o czym mówisz, tak, no to masz kurde, przeładowujesz te broni, biegniesz na pałę i wiesz, pociski tam, no dobra, jak oberwiesz już o jeden pocisk za dużo, to cię zabiją, tam ten cover fire niby jest, ale tak naprawdę go nie ma. I o wiele ciekawsze są te scenariusze takie, które są na podstawie jakichś autentycznych starć. Na przykład jest taka misja Clean House i ona jest na podstawie autentycznego, tylko bodajże z Francji, bo ona się dzieje w Wielkiej Brytanii, ta misja, to był chyba przypadek z Francji, gdzie rzeczywiście komandosi tego GIGN, tej formacji, oni szturmowali jakąś kamienicę, gdzie byli terroryści i ona jest oddana tak na tyle realistycznie, że nawet pytano emerytowanego operatora SAS, mu pokazywano tą misję, on mówi, że tak, no tak to właśnie wygląda dokładnie w ten sposób. I tam kilka innych tych misji takich jest, a mówię, to są te misje w kampanii, natomiast ten tak zwany multi, gdzie się gra z innymi graczami, no to wie, skaczesz na pałę, kurde, co chwilę biegniesz, czołgasz się, ten. Poza jednym trybem, jest jeden tryb, który rzeczywiście jest dość realistyczny i tam ten cover fire ma mega znaczenie. Ten tryb się nazywa firefight i to są takie pojedynki między grupami graczy, jest maksymalnie czterech po jednej i czterech po drugiej stronie i jak zginiesz, to nie odradzasz się do końca tego tak zwanego meczu.
Więc tutaj, jeżeli twój kolega, a rany, które odnosisz, zostają z tobą, nie? I mogą po prostu, jakby każda rana ma znaczenie, to nie, że się za chwilę uleczysz. I tutaj rzeczywiście, jak graliśmy, czy z kuzynem... Nie, nie ma apteczki podłączonej do ściany, nie, do której podchodzisz. I słuchaj, jak stary, jak... Nie ma kościoła jak w Knights and Merchants, że w blisko nie, kościoła jest nieśmiertelni. I to nie. Świetne, bo to tracą życia, ale tutaj ja ustawiałem, zawsze budowałem kościół tam, gdzie mają przyjść w Knights and Merchants, bo nie, właśnie, ich lecił w trakcie walki. To jest piękne, jak się obserwuje, jak się zachowania gracze zmieniają, jak nagle wchodzisz w ten tryb i widzisz, że kto grał w jaki tryb chwilę wcześniej i nagle ci ludzie padają jak muchy, a my na przykład z kuzynem graliśmy w to i byliśmy, już to był któryś tam z tych meczy i myśmy byli już perfekcyjnie zgrani, że wiedzieliśmy, który, bo porozumiewaliśmy się, więc ja mówiłem, że tam, prawda, kładę cover fire, on wiedział, że wtedy musi się poruszać, więc było to tak jak w wojsku, prawda, ogień, komunikacja, ruch, nie? I tam rzeczywiście ten cover fire, jak kładłem z RKM-u ten ogień zaporowy, to miało znaczenie, tak, precyzję, nagle się nasi przeciwnicy zaczęli kryć, a nie na pałę lecieć przez całą ten, także to było rzeczywiście mega fajne i ja do dziś bardzo lubię ten tryb, bo on wymusza na graczach takie taktyczne myślenie, sprawdzanie narożników, więc jak ktoś wie, co to jest CQB i wie, jakie to są prawidła, to on będzie lepiej sobie w tym radził niż ktoś, kto po prostu nagle wpada do pokoju i dostaje kulkę z trzech kierunków, nie? Ale tak, mówię, to są takie, kurde... To jest z innymi ludźmi. Ja miałem na myśli raczej taką grę, jak ona jest, kiedy ktoś dostaje po prostu tą płytkę i jedzie, nie? Na komputerze, ale jak grasz z innymi ludźmi, no to tak, oni będą się zachowywać bardziej jak ludzie, nie? Będą ostrożni, więc... Ale więc nie mówię, nie zawsze, to zależy od trybu, bo w innych trybach, w których, wiesz, no oberwiesz kulkę i się za chwilę odradzasz, to też ludzie nie grają, tak? To muszą być wprowadzone specyficzne... reguły do tej gry. Jest taka gra, też czeska zresztą, Arma. Chyba trzy części tej gry są. I tam oni za cel sobie postawili takie maksymalnie realistyczne oddanie realiów współczesnego pola walki. I tam rzeczywiście to jest już na takich hardkorów militarnych, ale tam gracze starają się grać tak jak żołnierze na polu bitwy. Tam się kładą, organizują te zasadzki i tak dalej. Ale też to jest znowu wszystko umowne tam, prawda, bo tam te mechaniki pojazdów są trochę inne niż w rzeczywistości, aczkolwiek tam wciąż jest na tyle duży realizm, że czasem takie fejki chodzą, że na przykład rosyjska bateria zniszczyła batalion samolotów F-16, oczywiście polskich, które tam leciały nad Ukrainą i mamy dowody, są filmiki tam, że strzała w front za 5 samolotów, a się okazuje, że i to chodzi po tamtych telegramach, a tak naprawdę to jest po prostu jakieś nagranie z jakiejś rozgrywki w tą grę Arma i to było wiele już takich przypadków, nie? Także mówię, to można, ale taką anegdotę, jeśli jesteśmy przy tym współczesnym polu walki, opowiem. Rzeczywiście parę lat temu była taka sytuacja, że wyszła taka gra Medal of Honor. To była kolejna odsłona serii, ale ona robiła taki reboot serii, że przestała opowiadać o II wojnie światowej i przeniosła do współczesnego Afganistanu i do tych walki z terroryzmem, te realia. I oni generalnie rzeczywiście musieli mieć zajebistych konsultantów z wojsk specjalnych, którzy mi to opowiadali. Wyszła pewna kontrowersja, ponieważ gra miała swoją premierę i nagle okazało się, że oni w tej grze pokazali jakiś element sprzętu, którego absolutnie nie powinni byli pokazać na tych postaciach, bo on był jeszcze super tajny. I się okazało, że któryś z tych konsultantów z wojsk specjalnych ujawnił jedną rzecz za daleko, mało że ujawnił, pokazał im ją, że oni mogli model zrobić w grze tego. No i gra miała szybko taki dyskretny patch wprowadzany, żeby to usunąć z tego umundurowania, bo to był jakiś taki element, który dla takiego normalsa nic mu nie mówił. Ale jeśli biały wywiad jakby to śledził, to już wiedział nagle, co ci żołnierze mają, co używają tam, nie? To taki detal z kolei, że przyjęcie po drugą stronę, że coś zbyt mocno realistycznie grało, dodała, że aż musiał CIA musiało interweniować, nie, żeby ten, ale to jest chyba jeden taki przypadek. To jest dużo łatwiej, bo to się działo w obecnych czasach. Ja teraz sprawdziłem tą grę, w którą też lubiłem jeszcze grać, którą wspomniałem przed chwilą na moment, czyli Knights and Merchants, czyli Rycerze i Kupcy. Bardzo fajna gra, trochę podobna do Settlersów, ale ładniejsza i taka bardziej czysto średniowieczna.
No bo Settlersi, no to wiadomo, to było takie proste, prawda, i takie ogólne to były, a jakby firma matka, gra matka, można powiedzieć, natomiast Knights and Merchants skorzystało z tego i to tak przy okazji od razu mówię, że Niemcy też robią gry, bo Knights and Merchants mi się przypomniało, że tam były sojusznicze oddziały barona Lauenburg i tak sobie sprawdziłem, kto robił to i Joymania robiła, Joymania Entertainment były niemiecki producent gier komputerowych z siedzibą w Mülheim an der Ruhr w 1997 roku, więc kultowa gierka też przez Niemców tym razem. Niemcy robią dobre gry komputerowe, albo przynajmniej robili, ale pewnie robią nadal, tylko tą już, ta Joymania już nie istnieje, ale są inne. W każdym razie fajna gra i dlaczego ja mówię o tych sojuszniczych oddziałach barona Lauenburg, bo tam było coś takiego, że najpierw się walczyłeś z tym Lauenburgiem, ciężko było pokonać cukinsyna, że nie wiem, on miał wszystkiego więcej, nie trzeba było główkować. I pamiętam, że korzystałem z takiej strony, jak sobie poradzić z nim, ten aż taki był, żeby w jakimś tam wąwozie, jakieś tam coś tam, jak ustawić łuczników i wtedy on rzeczywiście, wreszcie to cholerstwo od niego ginęło trochę szybciej niż moje i dzięki temu się wyrównało i tam ostatni moi trzej dosłownie zatłukli jego ostatniego gościa, nie? Dokładnie tak to wyglądało, masakra totalna, nie? Więc to też to było mało realistyczne, ale realistyczne było bardzo fajne to, bo coś każdy by już tam dawno miał dosyć tej całej wojny, by powiedzieli pierdzielę ciebie, mnie, tam nie wiem, barona von Napieralen, pierdzielę tego von Lauenburga i by wrócili do domu. Natomiast kwestia była taka, że w kolejnej bitwie ten Lauenburg walczył po twojej stronie, ale uwaga, ty nim nie dowodziłeś, ty musiałeś tak ustawić swoje oddziały, żeby były komplementarne względem tego, co Lauenburg robi. I to było bardzo fajne i to mi się strasznie podobało, bo to było coś takiego, czego mi brakuje trochę w grach, że jak jest ten sojusznik, to tak i to robił sam komputer, on sobie ustawiał tam i ten Lauenburg dobrze kombinował, nie? To nie była jakaś głupia strategia, że musiałeś myśleć za niego. Nie, nie, on tam trzymał jeden element frontu i ty uzupełniałeś właściwie jego tego, więc to była bardzo fajna szkoła takiego współdziałania, bardzo rzadka rzecz. Poza tym w tej grze mi się też podobało to, bo to, że kościół leczył, to było śmieszne, nie? To ci mówiłem, a to robiłem, żeby wygrać po prostu. Nie, się robi wszystko po prostu, żeby wygrać, więc zakładałem kościół tam, gdzie zaatakowali wrogowie. Trzeba było dobrukować dróżkę, żeby w ogóle założyć ten kościół oczywiście, więc takie strasznie wyciągnięte ramię tej drogi bez sensu, nie? Żeby tylko ten kościół tam walnąć i potem oni, wiesz, umierali, ale jednak się podnosili, nie? Bo tam ten słupek wolno bardzo schodził, bo kościół promieniował takimi, ale to było fajne, bo to jest jakby trochę nawiązanie, z jednej strony fajne, bo to było nawiązanie do tego, że oni uważali w tamtych czasach, że zły duch nie przekracza, tak długo jak dzwonnica tam działa, to tam zły duch nie ma tego może i rzeczywiście mogło to im pomagać, że nasz kościół jest zaraz za nami, ale no wiesz, no ale ta dosłowność była zabawna. Natomiast tam była jedna fajna rzecz, że ci żołnierze, rycerze i tak dalej byli głodni łatwo i trzeba było ich karmić co chwilę. I to było świetne, bo to było właśnie coś takiego, czego nie ma w grach najczęściej. Tylko się było takie, że tacy toporni topornicy mówili, dawać żarcie! Tak mówili. A rycerze mówili, dawać żarcie! Tak mówili. I to też mi się podobało, że takie rycerze na koniach, prawda? Jak oni tam gdzieś jechali, to było ta 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 ta. A jak ci, to tam blim, 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 blim. To było też fajne oddanie klas społecznych. Także prosta niby gra, ale miała dużo wspólnego, właśnie tę klasowość, tą żarłowość, to dosłowność tej walki, no i komplementarne starcie z sojusznikiem, Lauenburgiem, więc w przeciwko jakiemuś tam innemu fon. Więc świetna sprawa zupełnie, polecam, jeśli to się jeszcze da zagrać, ale to jest mało takich gierek, które rzeczywiście tak się ocierają o coś prawdziwego tak bardzo mocno. To jest takich gier, które bardzo dobrze jakby oddają jakieś takie ekonomiczne aspekty, że tam żywność jest potrzebna i tak dalej. Ja w ogóle bardzo lubię takie coś. To jest taka stara jak świat gra, mniej więcej z tych samych lat, co Knights and Merchants się nazywa Stronghold. I to jest gra o budowie zamku, że się buduje różne zamki, a później przychodzą i oblegają nam te zamki, albo my oblegamy zamki czyjeś. I tam jest o tyle fajnie, że tam są spichlerze, pola uprawne, drewno, nie drewno.
To jest mega, mega fajny jest ten model ekonomiczny, bo tam na przykład trzeba polować, tak, zbierać to mięso, ale też uprawiać zboże, bo zboże tam idzie do magazynu, z magazynu je bierze piekarz, piecze z niego chleb, chleb wraca do magazynu i ludzie ten chleb jedzą. Tak samo jest z bronią, biorą tam drewno na przykład i to drewno jest noszone do magazynu, z magazynu bierze je łuczarz, wykonuje te strzały, odnosi te strzały i tyle, ile mamy tam tych łuków i strzał, to tylu możemy uzbroić łuczników, nie? I tak samo i tam jakie kolczugi można im dać, to jest super skomplikowane, ale to jest taki poziom komplikacji, że faktycznie wciągasz się w to, znaczy szybko rozumiesz, bo to te zasady są logiczne, takie jak w życiu. I rzeczywiście taki, mam taki love-hate relationship z grą z tej serii Stronghold, się nazywa Stronghold Warlords, a dlatego mam love-hate relationship, bo to jest gra o Azji. Czyli wiecie, Chiny, Japonia, ale też jakiś tam Mekong, nie Mekong, kurde, Tajlandia, nie Tajlandia, Wietnam, nie? I Mongołowie oczywiście, tylko że tam co mnie wkurza, to jest, że to jest wszystko zmieszane i wrzucone do jednego wyrdla. To znaczy tam tak samo się gra Chinami i Japonią i Tajlandią i Mongołami, różnice są kosmetyczne, a najmocniejszy i tak nacisk jest na Chiny, bo tam te techniki, architektura obronna, o tak to się nazywa, to ona jest na tych zasadach chińskich, tak? Czyli długie mury poprzedzielane jakimiś wieżyczkami, takimi bramami i na przykład te takie zwarte bardzo zamki japońskie oparte na tych wałach ziemnych i tych krętych takich drogach wiodących, że jest jedna brama, druga brama, tam dziesiąta brama i to się wije jakoś tam do góry, nie? To tego się nie da tam zrobić. Ja na upartego nawet, na upartego to zrobiłem taki zamek raz i tak byłem z siebie dumny, że jakoś tam się mi udało tymi ograniczonymi metodami odtworzyć taki japoński zamek, to aż to wrzuciłem na mój fanpage ten pisarski, nie? Bo aż musiałem się pochwalić, że nawet ogród zen jebnąłem sobie w środek tego, nie? Ale mówię, no i to jest to jakby, no to hejt to jest właśnie to, że to jest wszystko pomieszane, natomiast love, że no jednak są te elementy, nie, tam tej sztuki oblężniczej z Dalekiego Wschodu, włącznie z tym, że można załadować prochem bawołu, podpalić młogon i posłać go na przeciwnika i później strzelić strzałą płonącą tego bawołu. Jak się ta gra nazywa, jeszcze raz? Stronghold Warlords. A, Stronghold. Tak, i ten bawu jak się wysadzi w takim oddziale, to po prostu są ten i to jest rzeczywiście jakaś taka taktyka, którą Chińczycy stosowali przeciwko Mongom, ale to Mongowie i tak ich zaorali szybko i w tej grze akurat też szybko zaorają każdego, nie? Ale ten, ale mówię, no to można takie fajne... Jak cały naród jest wojownikami, to nawet takie dziady jak Mongoły, nie? Dają radę. Tak, ale oni byli w ogóle... Nie chcę powiedzieć, Mongolowie byli super, nie? Ludobójstwo ekstra, nie, tego nie mówię, ale tak z takiego punktu widzenia dla mnie jako też dla pisarza, no napisałem kurde trzy książki o alternatywnej historii podboju mongolskiego, no to jakby te, ich metody walki Ja czytałem jedną, to jest tam, Mongolowie podbili Japonię, nawet zrobiłem recenzję, także... Tak, taki jest główny premis tej fabuły. To dla mnie jako pisarza są fascynujące absolutnie, jako siła taka niszcząca, nie? Natomiast jeśli chodzi o same gry, to takim jeszcze argumentem, który kurczę jest trochę, ja go wysunę tym razem, mimo że jestem raczej no, obrońcą gier w tym programie, ale ja go jednak wysunę, to jest to, że gry są cholernie czasochłonne. I tutaj Piotrowi już mówiłem, że mam otwarte moje karty na Steam z grami. I to są, podkreślam, to są gry tylko na peceta, w które ja w życiu grałem, a ja też dużo gram na konsoli. I tu mam wypisane w ogóle na tym Steam, mam godziny, ile poświęciłem danej grze, nie? No to zaznaczam, że to są i tak dane, odkąd ona się pojawiła na Steamie, bo mam też gry, które grałem wcześniej nie na Steamie, więc to jest pewnie jeszcze więcej. A na przykład tutaj mam tak, Attila Total War 50 godzin, tak? Empire Total War 71 godzin. Napoleon 18 godzin, Rzym dwójka 15 godzin, kurde, Szoguna dwójkę 60 godzin mam. Na pewno grałem więcej, tylko pewnie na poprzednim kompie grałem więcej, nie? Więc to są po prostu tak horrendalne ilości godzin. Kurde, no przecież to są całe doby rozegrane. Ja pierdził, jakbym siedział non-stop na przykład 3 dni.
i non-stop grał, nie? Tam Medieval'a dwójkę mam napisane tylko, że 5 godzin grałem, ale to jest Medieval dwójka na Steamie, ja mam kolekcjonerkę jeszcze, którą grałem na pewno, kurde, lekko ponad 100 godzin na kompie w domu, tam lata temu jeszcze na stacjonarnym PC-cie. I to jest niestety coś takiego, co mnie po latach trochę od gier już jakby sprawia, że gram dużo mniej, to znaczy zdałem sobie sprawę, jak cholernie dużo czasu to pochłania. W tej chwili to nawet nie chodzi o moją pracę zawodową, bo moja praca zawodowa też częściowo dzięki temu, że prowadzę ten endgame, to też muszę w te gry grać, nie, i je śledzić, ale faktycznie jest to pożeracz czasu koszmarny. Ja się przekonałem, że ja wolę sobie książkę wziąć, przeczytać, czy film nawet dobry obejrzeć, nawet taki, który jest ahistoryczny, tak jak Piotr zwrócił tutaj słusznie uwagę, ale mimo wszystko wolę to obejrzeć, mówię, najlepiej przeczytać książkę niż kurczę tłuc w te gry, bo to jest rzeczywiście cholernie dużo czasu. Bo już wolę teraz w Call of Duty 10 minut meczek rozegrać, się odmurzyć, chwilę odprężyć i wrócić do czytania, albo najlepiej samemu książkę napisać niż uważam, że najlepiej samemu napisać książkę. Tak, bo wiesz, jak nie ma takiej książki, jaką ja chcę przeczytać, to muszę ją sobie sam napisać, wiesz? Tak, ja też tak podchodzę. Poza tym ja najwięcej czytam książek, które są mi potrzebne do przeczytania mojej książki, do stworzenia mojej książki, żeby się czegoś dowiedzieć i ustosunkować. Tak. Ja różnie, wiesz, bo ja czasem dla researchu czytam, znaczy czasem, no dużo dla researchu czytam książek pod to, co sam piszę, więc o Japonii, ale w ogóle też szerzej o Azji. Różnych rzeczy, ale też czytam, cały czas lubię o historii średniowiecza czytać, uwielbiam po prostu, ale też czytam w ramach takiego tego, jak to się nazywa, płodozmianu intelektualnego, że tak powiem, to czytam różną literaturę, taką, która niekoniecznie w ogóle pokrywa się z moimi zainteresowaniami, z moimi literackimi jakimiś tymi, na przykład ostatnio sobie zacząłem czytać George'a R.R. Martina, znowu tego autora Gry o Tron, no to właśnie ten cykl Pieśń Lodu i Ognia na podstawie tego. Nie, ale to serial. Trochę tak jakbyś grał w grę komputerową nadal. Śmiesz mi obrażać tu mistrza, nie. Świetna kapitalna literatura, tak? No wiadomo, że historia. No dobrze. Ale on sam wygląda, jakby pochodził, zauważył, że on sam wygląda, jakby pochodził z tej swojej. Tak, to prawda. On zresztą też zanurzył, trochę nogi w tej branży gier. Dobra, ale o filmach to innym razem może, ale zobacz. Nie, ale o grach chcę, tylko na sam koniec chcę powiedzieć właśnie o nim, tak. Że on pisał świat do gry Elden Ring japońskiej i on świat tworzył do niej. I to jest rzeczywiście taka gra, którą sobie jeszcze postanawiam, że chcę ją przejść faktycznie, że gram w nią, ale gram w nią znowu dlatego, że mam takie poczucie, jakbym dobrą książkę czytał, przez to, że on tworzył ten świat i tą fabułę, nie? Ale tak to już jakby coraz mniejsze mam parcie na to, że o kurde, nowa gra, to ja muszę ją przejść. Ja mam parcie tylko, żeby sobie odświeżyć Western Front, ale to by musiał być jakiś dobry patch znowu. Ale tutaj jest, to jest jedyna gra, w którą bym mógł grać i rzeczywiście najwięcej w nią grałem zaraz po grze Commandos Behind Enemy Lines, ale to o tej zaraz to opowiem, bo to też jest, mam trochę przemyśleń o tym, jak to się ma do rzeczywistości i tak dalej. Tutaj jest... Ktoś tu znowu wyskoczył z tą samą myślą, co jakiś czas tutaj wychodzą. To tylko rozrywka. Nie rozumiem, dlaczego tak wielu stawia chochoła, że to ma uczyć myślenia, czy mieć jakieś wysokie aspiracje. No właśnie problem polega na tym, że są tacy ludzie, jak Krzysztof Maj, którzy niedwuznacznie dają do zrozumienia, że można się z nich uczyć. A poza tym, nawet jak ludzie nie sądzą, że można się z nich uczyć, to i tak się z nich uczą, bo nie czytają książek i niczego do wyrównania. To jest właśnie ten problem, więc proszę tu nie odwracać kota ogonem i mówić, że my chochoła robimy. Dobra, następna rzecz to jest coś takiego. Przypomniało mi się, jak byłem w gimnazjum, to w kółku historycznym nauczyciel pokazywał nam na przykładach podstawowe zasady taktyki przeciwko różnym typom wojsk w Rome Total War. Mógł pokazywać, i ja nie wiem czemu uśmieszek, bo akurat te rzeczy typu taktyka bitewna to jest rzecz, którą najłatwiej z wszystkiego pokazać. No bo wystarczy tam zrobić, żeby tam na przykład, nie wiem, że strzelił z muszkietu i się cofa jeden rząd i wychodzi kolejny rząd z muszkietu, oczywiście nie mówię o Rzymie, tylko o XVII wieku na przykład, albo właśnie, że Rzymianin najpierw rzuca
takie pilum z takim kwadracikiem obciążającym, który najczęściej ma zhakować dosłownie tarczę Gala czy Germanina, żeby on musiał odrzucić tą tarczę. Chodzi o to, żeby Rzymianin miał tarczę, a tamten nie. Żeby Rzymianin mógł od tego i tak dalej. Więc to ona była tak zrobiona, żeby się nie dała szybko wyciągnąć, że do tego momentu już legiony przylazły do tego i już starły się z tymi odtarczowanymi. A jeszcze było drugie pilum, które było używane do starcia i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze miecz i tak dalej, wiadomo, nie? I to można oddać w grze i to jest najczęściej zrobione dobrze, takie rzeczy akurat. Że na przykład można, oczywiście można by się przypieprzyć, że na przykład taktyka walki czołgowej w na przykład w Western Front, no to była taka sytuacja, była taka taktyka brytyjska, która się nazywała hit and hide, tak? Czyli hit and hide, uderz i przyczaj się, hit and hide. No i teraz, czy ona jest stosowana w tej grze? No nie. Amerykańska była inna, niemiecka była sich stechen tief in die feindlichen Reihen, nawet jest w piosence Panzer, Lied der Panzertruppen, jest nawet w tej słynnej Panzerlied, jest powiedziane so stechen wir tief in die feindlichen Reihen. To jest taktyka wklepana do tego, że pamiętali o tym, bo Niemcy mieli walczyć w zwarciu, żeby alianci nie mogli użyć żeby nie można było, żeby alianci nie wiedzieli, co bombardować, żeby ich samoloty się pokrzaniły, nie wiedzieli, gdzie kto dokładnie jest, a Niemcy mieli to lepiej taktycznie zgrane współpracę różnych oddziałów i to włażenie głęboko było dobre. Więc w zwarciu, nie, z przeciwnikiem, więc tych rzeczy nie ma, wszyscy się zachowują tak samo, więc tylko, że czy to nie jest za dużo oczywiście, że wymagać od gry, tak? No może i tak. Ale mi się wydaje, że dużo bliższe rzeczywistości, dlatego najwięcej grałem w ogóle w Commandos Behind Enemy Lines, jest to, że masz zespół ludzi, prawda, którzy jeszcze mają swoją własną psychologię też, to jest też fajne. No i oni rzeczywiście mogą robić różne rzeczy. Jest trochę zabawne może, że kierowca to jedyny, który prowadzi samochód. No tak to było w Wojsku Polskim, ale gdzie mój dziadek na przykład, jak był wyzwalany przez armię Pattona, to rzeczywiście dostał jeepa, no powiedział, no cholera wie, może i umiem prowadzić jeepa. No i wjechał w jakiś mur jako polskie oficer polskich obozów wartowniczych, gdzie pilnowali tych samych Niemców, którzy wcześniej pilnowali ich w Oflagu, nie? Więc on, to wszystko tak, ale w amerykańskiej armii to chyba każdy tam trochę drive'ował. No ale dobra, zostawmy to. No ale jest driver, który umie, w ogóle ta grupa komandosy jest zabawna, bo tam mamy takich bardziej angielskich, takich bardziej amerykańskich razem jakby. To też jest w porządku, czemu nie? No ale każdy z nich może coś innego i mają takie, jeden mówi, miał taką funkcję, że mówił, nareszcie działam, będzie zrobione, cieszę się, że wszystko zrobione, to nareszcie działam, to jest bardzo wojskowe, bo żołnierz głupieje, jak nie wie, co ma robić. Nie wiem, to było fajne, nareszcie działam. Chociaż się wydawało śmieszne, że fajne było, jak komandosowi temu zielonemu beretowi się dało rozkaz, czego on nie umiał. On prawie wszystko umiał, ale czegoś tam nie umiał. To mówił, a was co, popierdoli? To tak mówił. No, ale fajne było, że się wspinał na ścianę budynków i w ogóle tam wszystko. Był jeszcze saper, snajper, szpieg. Szpieg był fajny, wdziewał niemieckie łachy i tam żołnierze stawiali się obok niego i guten tag. Ale na przykład psychologiczne postawienie Niemców, chociaż Niemcy byli bardzo czujni i inteligentni w tej grze, to jednak byli tacy panikarscy, jak w tych filmach hollywoodzkich starych, że oni tam cokolwiek się nie działo, to alarm, alarm, ein Verletzter! Aż tam strasznie tacy panikarze, jak w tych filmach, nie? Z lacinożami. Bo to w ogóle cała gra była też mocno inspirowana tym filmem Tylko dla orłów. Tak, tak. I tak, tam tak. Jest ta scena, jak jest alarm, alarm! I Clint Eastwood tam z dwoma szmajserami rozwala chyba batalion w ogóle niemieckiej piechoty w tym korytarzu. To jest ten film jest przekozacki, nie? Ale on generalnie jakby spełnia chyba te kryteria, wszystkie kryteria dobre i złe, jakie możemy też przypiąć grom. To znaczy rozrywka jest zajebista, ale nie chciałbym, żeby ktoś się uczył historii z tego filmu. Ja powiem tak, że ta gra.
jest dużo bardziej realistyczna niż ten film, co jest rzadkim przypadkiem, bo film tylko dla orłów jest absolutnie jedną wielką bzdurą. Na przykład ten film, ta scena, kiedy oni zamykają tych niemieckich generałów i tam w ogóle jest ten, jak on się tam nazywa, Richard Burton, tak? Łazi sobie i tam mówi z wielkimi szczegółami, co też on tam nie rozgryzł wśród tych niemieckich planów. A w tym czasie to wartownicy pewnie... Ciekawe, czemu generała 3 godziny nie widzimy, ale dobra. A żadne zebranie nie było w planie, nie? Ale dobra, tam... Może wychodzili z założenia, że jak w tym filmie śmierć Stalina, że tam słyszą, że Stalin harczy na tym tym, ale nie było rozkazu, żeby wyjść mu pomóc. To stoimy, nie? Przepraszam, bo mam tutaj jakiegoś śmieciocha, który coś tutaj broi. Jeszcze raz powtórz. Mówię, bo ty mówiłeś o tych wartownikach, ten tylko dla orłów i ten, i może to jest jak w tym filmie śmierć Stalina, że Stalin tam pada, wiesz, już umiera, kona tam słychać, że harczy, ale oni nie wchodzą, no bo towarzysz Stalin nie nakazał, nie zawołał, że potrzebuje pomocy, no to stoimy, nie? No ale Stalin to Stalin, a generał Wehrmachtu, już nie przesadzajmy, nie? Nie przesadzajmy. Także mówię, jeśli chodzi o gry, to... Co kto lubi, tak? To znaczy ja nadal dostrzegam, bo to jakby trzeba przystawiać po prostu stosowną miarę do tego, nie? I na przykład jeżeli mamy dobre opracowanie dotyczące historii jakiegoś kraju, to nie zawsze wymaga, nie musimy wymagać od tego opracowania, żeby ono było napisane jakoś z werwą, dynamicznie. Nie, my chcemy, żeby ono było napisane rzetelnie, nie? Żeby ono przedstawiało prawdziwą wiedzę na temat tego. Albo przynajmniej prawdziwą wiedzę dostępną temu autorowi uczonemu, który to sporządza, nie? I jakby oczekiwanie, robienie chochoła, że no ale przecież ta książka musi też mnie bawić i musi mnie uczyć i bawić, to kurczę, nie musi, nie? Odpowiedzi rozrywkowej nie będziemy wymagać, żeby jakieś tam prawdy o ludzkiej naturze nam sprzedawała. Jasne, jeżeli ona przy okazji coś takiego przemyci sprawnie, nie popadnie w grafomanię, bo niestety manią autorów rozrywkowych jest to, że oni mają ten kompleks autorów rozrywkowych i oni aspirują do czegoś, do czego aspirować nie powinni, nie? No to wtedy jest gorzej. No ale jeżeli się to uda sprawnie zrobić, no to spoko. Nie wiem, z filmów rozrywkowych takich to ja mogę chyba kino Michaela Manna wskazać jako reżysera, który potrafi zrobić zarówno świetny film akcji, czy kryminał, czy film sensacyjny i jednocześnie jest to ambitne, nie? Ale to jest kurde jeden reżyser, o którym chyba mógłbym tak powiedzieć z czystym sumieniem. I z grami jest tak samo, nie robiłbym, poza tym też gry są różne, tam są strzelanki, są strategie, są też takie gry będące tak naprawdę trochę projektami artystycznymi, jak na przykład taka gra Disco Elysium jest. I to jest niby gra, ale realnie to jest projekt artystyczny, nie? Więc jakby po prostu to jest ten, a jeśli chodzi o te godziny, no to mówię, no tu ktoś w komentarzach chyba zwrócił uwagę, że no lepiej, żeby ktoś grał w grę niż miał chlać. No jasne, no ale to jest przypadek skrajny, tak? No już nie przesadzajmy z tym. To jeżeli wyborem jest popadnięcie w patologię albo ten, no jednak to jest fałszywa alternatywa trochę. Natomiast faktycznie, no jakby clue tego, co ja chcę przekazać w tym programie, to jest doceniajmy za to gry za to, czym są, a nie róbmy z nich czegoś, czym nie są. No nie? I o to mi jakby chodzi zasadniczo. Bo można łatwo popaść w to, żebyśmy mieli nie wiadomo jakie wymagania i nie wiadomo jak uwznioślali gry. To jest mniej więcej tak samo, słuchajcie, ludzie, którzy nie wiadomo co robią z gier, to są tak samo wkurzający i to mówię jako pisarz, jak ludzie, którzy czytają książki i uważają, że oni są nie wiadomo kim. Ja jestem lepszy, bo ja czytam książki. I zresztą to jest między innymi główna przyczyna, dla której Polacy tak mało czytają, bo wszystkie akcje, które mają zachęcić do czytelnictwa, one są prowadzone z narracji wykluczającej. Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. Czyli no, nie jestem jakimś tam bydłem, które nie czyta, ja jestem elitą, czytam. Kurde, tak nie przekonacie nikogo do czytania. Do czytania trzeba przekonać, że czytanie jest cool, że to jest coś fajnego, że to jest jakaś nowa forma rozrywki, że to jest jak film, który się rozgrywa w waszej głowie, a nie czyta to elita,
a jak nie czytasz, albo, to jesteś po prostu plebsem. Albo no chociaż zadziałać na ambit, że czytaj, to będziesz wiedział, co się dzieje wokół siebie, nie będziesz igraszką w rękach jakichś cwaniaków, nie coś takiego. Może no tak, ktoś... ale to jest, wiesz, to jest okej jeszcze, tak, ale mówię, no taka narracja wykluczająca, że jak nie czytasz, to jesteś byle kim, no to ja się nie dziwię, że ludzie, jakim tacy nadąsani intelektualiści mówią takie rzeczy, to że oni mówią, tak, a to figa z makiem, to ja właśnie nie będę czytał, jak tak pogardliwie się do mnie odnosicie, no ja nie mam ambicji aspirować tam, nie? Także mówię, tak samo jest z grami, no jakby robienie... Doceniajmy gry za to, czym są i nie próbujmy im wmawiać dziecka w brzuch, że czegoś, czym nie są. Ja uważam, że gry są taką samą dziedziną, nośnikiem takim samym kultury jak kino, jak książki, jak teatr, muzyka i tak dalej. I należy tak to oceniać. W muzyce jest też masa muzyki słabej, jest masa muzyki rozrywkowej, jest masa muzyki ambitnej, tak? I z książkami jest tak samo, są różne pozycje i są różne gry. Jakby nie wrzucałbym absolutnie tego do jednego fyrtla, a mam wrażenie, że środowisko gamingowe tak trochę to robi, ale ja też rozumiem tę reakcję, bo jeżeli gry były tym chłopcem do bicia przez lata, że gry to przemoc, gry tam zrobią z ciebie zboczeńca, mordercę i tak dalej, to ja się trochę nie dziwię, że to środowisko reaguje tak bardzo defensywnie, nie? Że oni od razu są tacy, że no kurde, ale atakują krytyczne nie, bo to ja nie mówię o takich grach, gdzie tam ktoś tnie kogoś piłą i tam umówiliśmy się i potem dzieciaki tną się piłami, bo takie były, tam może tną piłami, nie, ale ze strzelby ojca rozwalili tam się nawzajem i potem jest, o co ci chodzi, i umówiliśmy się na kilka żyć, nie, takie były momenty, to nie jest żart, rzeczywiście oni myśleli, że ten będzie umierał jeszcze te dwa razy spokojnie, nie, takie były jaja, ale nie, ja o tym nie mówię, ja mówię o tym, że teraz mamy taki moment takiej trochę przepychanki wśród tych najsilniejszych krajów na świecie, prawda, właśnie Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej, Rosja, Chiny i tak dalej, i to powoduje, że wiele osób chce się wypowiadać na tematy właśnie tej polityczno-strategiczne, geostrategiczne, czy jak to nazwać. No i teraz oni myślą, naprawdę myślą, że można to zrobić, nie odrzucając wszystkich tych śmietków, których się nauczyli z gier. Bo ja od razu wiem, jak rozmawiam z kimś, czy ktoś przeczytał w życiu więcej książek, niż czy raczej zna historię z gier. To od razu widać, bo to po prostu wchodzą te potencjalizmy, że można w każdej chwili wszystko odwrócić. No nie, właśnie nie za bardzo można. Nie za bardzo można. A co najzabawniejsze, to jest ciekawe złożenie, słuchaj, bo ja jestem przekonany, że kult Bartosiaka i takich innych ludzi, którzy mówią co chwilę coś innego, ale generalnie Zachód jest zawsze do dupy, a Chiny są zawsze silne, mimo że nie są, kłamią na temat swojego PKB i są na pewno dużo słabsze niż się wydaje, cała produkcja zachodnia z nich ucieka. Te rzeczy, co były made in China, teraz są Indonezja, Wietnam i tak dalej. To on tutaj te Chiny promuje, jednocześnie mówi, że geografia jest bardzo ważna, jednocześnie mówi, że Zachód jest słaby, bo liczy na soft power za bardzo, chociaż Zachód ma więcej hard power niż jego wrogowie też, a soft power to jeszcze dodatkowo. I do tego jeszcze on mówi, że geografia na wszystko wpływa, a w grach, jak sam powiedziałeś, logistyka nie istnieje. I potem gamersi, dla nich może to być zaskoczenie, wiesz, że kurde, ja myślałem, że wszystko możliwe. I teraz tak, Bartosiak do nich przemówi podwójnie w ich ignorancji, bo raz, że im powie, wszystko jest możliwe, Polska może być potęgą, może wszystko sama, sobie loty kosmiczne sama zrobić, jak w grze, kurde, Europa Kosmokalis, tak? Wszystko jedno. Jak w cywilizacji. Tak, ale geografia jest ważna i tutaj jest pewne ograniczenie. On mówi, kurde, to jak nowa gra, nie? Wszystko jest, że wszystko se mogę, co chcę,
jak to każdy milenial by chciał, ale jest jedno ograniczenie, jakie to fajne. Ja? No tylko, że co to ma wspólnego znowu, pomijając, że Bartosiak sam sobie zaprzecza, ale są dwie rzeczy zawsze, które są zawsze ważne. Że geografia jest zawsze ważna, nawet jeżeli on przytacza przykład, w którym zapomina o tym, i nagle się okazuje, że nie taka ważna, bo mamy naśladować Izrael albo Szwajcaria, jakoś gór wokół nie widzę, nie? W Polski, ale okej, tylko z jednej strony mamy góry, a pustyni też nie widzę, pustyni Negev w Polsce jakoś, Błędowska za mała i ani Półwyspu Synaj też nie widzę, więc on też o tym zapomina, ale mam w ogóle takie wrażenie, że to jest idealny produkt, taki bełkot właśnie Bartosiaka czy takich innych typków, idealny produkt dla takich ludzi właśnie, wypranych przez tę taką schematyczność, wiesz, bo tutaj nie chodzi nawet o to, czy ta geografia jest ważna, czy nie jest ważna, tylko chodzi o to, że jest taki schematyzm, wprowadzamy ten element, symulacja rzeczywistości. Wiesz, o co chodzi, że to jest dokładnie coś takiego, a rzeczywistość wygląda tak. Clemenceau na przykład się na traktacie, na rozmowach w Paryżu na przykład kłócił z, no, konferencja wersalska, nie? Pokój wersalski 1919. Kłócił się z Wilsonem, który był debilem idealistycznym i kłócił się z, miał dobre chęci, ale był debilem. I Lloydem George'em, który uważał, że Niemców nie można za bardzo uskubnąć, bo to oni zatrzymają bolszewizm. I w sumie to było niezłe myślenie, tylko niedobre dla nas i dla Francuzów. No i Clemenceau był tak zmęczony rozmawiami z nimi, że im ustąpił w najważniejszych rzeczach. Mimo, że miał wsparcie wojska po swojej stronie, swojego własnego wojska, i Foch myślał to samo. Foch się na niego pogniewał, Clemenceau przez to słabnie, mimo że Foch uważa to, co Clemenceau, tylko Clemenceau wymiękł, reprezentując te same poglądy, bo był po prostu stary i był po zamachu, bo zamach na niego zrobiono, więc on już machnął ręką. I gdzie to jest w ogóle w tym świecie, rozumiesz? Ludzki faktor, ludzki faktor, ludzki faktor, ludzki faktor, ludzki faktor, a potem mała ententa nie działa, nie? Bo nie masz czego jej zrobić za bardzo. Znaczy ona działa, ale nie tak, jakby mogła. I to wszystko jest za późno i tak dalej. Ludzki faktor co chwilę powinien być na czole, nie, napisany, a w grach nie ma ludzkiego faktora najczęściej. Poza Commandos Behind Enemy Lines i poza dawać żarcie w Knights and Merchants, to ja nie widzę ludzkiego faktoru w grach, które grałem. A grałem tak, no nie grałem w tyle gier co ty oczywiście, ale grałem tak z 15 gier grałem w życiu i ja nie widzę tego ludzkiego faktoru. Nie? Po prostu to by trzeba naprawdę na opakowaniach pisać, gra nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak jak fum armata, tak? Palenie zabija. No to wiesz co, możesz mieć trochę racji, bo ja też przypomnę jakby kwestia Jacka Bartosiaka to nie jest jakoś tam mój konik, bo jakby to jest dziedzina jakoś tam poza moją. No to ty jesteś raczej specjalistą od analizy tych wszystkich niuansów i ich rozbijania. Natomiast ja przypomnę, że jeżeli mówisz o tej relacji tego, co wygłasza pan Jacek i gry, to on przecież jest założycielem studia Play of Battle, które ma stworzyć jakąś grę Grand Strategy, i tam jest też ten George Friedman i Norman Davis i ten tam. No jakby, nie wiem, co się tam. Nie śledziłem, co się wokół tego dzieje, ale że nic się do mnie jako do dziennikarza gamingowego nie przebija, to chyba się wokół tego dzieje niewiele, natomiast też poruszyłeś te kwestie Chin, no i tutaj znowu jest coś takiego, mówiliśmy, prawda, o grach z Polski, z Czech, z Niemiec, nie, tam z Wielkiej Brytanii też, przecież Creative Assembly od tych Total War to są Brytyjczycy. Rosjanie mają duży rynek gier przecież, Białorusini, a Chińczycy nie. I ktoś zaraz powie, no a jak to? A Tencent, największy koncern gamingowy na globie, najbogatszy. No okej, a jakie gry robi Tencent? Tencent sam żadnych gier nie robi. Tencent kupuje studia, które robią gry. I tak, i na tym zarabia. Nie ma tak, że ludzie wyczekują, prawda, zaraz powiesz, że jestem ten, że megalomanię nacjonalistyczną szerzę, tak? Ale kurde, najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat to był polski Cyberpunk 2077, tak? Teraz amerykański Diablo 4 ludzie czekają. Wcześniej japoński Elden Ring ludzie czekali, tak?
nie słyszy się o tym, że kurde, kiedy pojawi się ta nowa gra, którą zapowiedział Tencent chiński, nie? Poza jakimiś tam mobilkami ten, tak? Ale to jest oczywiście bardzo duży segment, ale jakby to jest zupełnie inna branża, w ogóle nie by w ogóle gry mobilne wyłączył z tej rozmowy naszej dzisiejszej o grach, nie? I jakby oni nie mają marki w tym, oni rzeczywiście kupują, no można powiedzieć, że wyczekiwaną grą od Tencentu jest Path of Exile 2, tylko że to jest Path of Exile, to jest gra tworzona przez studio nowozelandzkie, które po prostu zostało kupione przez Tencent. Tam jest taki polski akcent, że kompozytorem muzyki do tej gry jest Polak, Kamil Orman-Janowski. Genialna jest ta muzyka, polecam w ogóle tego kompozytora pracę. Ja pamiętam, że jest taka w książce Fryderyka Martela, mainstream jest w ogóle taka teza, że w ogóle Chińczycy głównie przez pieniądze uczestniczą w popkulturze tak naprawdę. No. Że oni przejmują generalnie, znaczy przejmują, oni nawet nie przejmują, oni podnajmują, najczęściej potem im się tam coś odwidzi i sobie idą z powrotem. To najczęściej tak się tak, raczej. Tak, bo podnieść się też filmy Hollywood na taką manię trochę zapadało w ostatnich latach, że robiło filmy bardziej pod nich niż pod widza amerykańskiego. I to nawet ten aktor Anthony Mackie, znany z Marvela, zwrócił na to uwagę, że filmy w tej chwili robi się dla, on cytuje jego wypowiedź, że filmy robi się dla dwóch grup, 16-latków i Chińczyków. I on to mówił właśnie w takim kontekście, że to kino jest takie, no niestety nawet mój ulubiony reżyser Michael Mann, właśnie wspomniany już tutaj, miał film Blackhead, który był ewidentnie kręcony pod Chiny, bo się cała akcja rozgrywa w Chinach i tam jest pokazane, że CIA, FBI i NSA to są w sumie takie głupki, a chińskie służby to są zorganizowane, panie, oni wszystko mają, tu rękę na pulsie, panie kochany. Skok, smok, tak, i oni wszystko tu ten, i te głupie jankesy, i tam w ogóle jest scena, że amerykański jakiś tam szef w NSA się nabiera na numer, że mu hakują konto, bo hasło mu, żeby hasło zmienił sobie, nie? I on się na to nabiera i mu się włamują, a no, ale to taka potęga, nigdy byśmy się na to nie nabrali. I generalnie to jest dziwna ten, bo ja ten film lubię, bo w tym filmie jest świetne aktorstwo, świetne zdjęcia, świetne sceny akcji, ale z tych świetnych elementów to jest trudno wyjaśnić, bo z tych świetnych elementów wyszedł bardzo kiepski film, który ja i tak lubię oglądać, bo on jest wysmakowany wizualnie i tak dalej. Przyjemnie mi się go ogląda z jednej strony i zgrzytam zębami z drugiej. I nawet nie chodzi o ten prochiński przekaz. Tak jak Avatar mniej więcej się ogląda, nie? Tak. I jakby mówię, i to też był taki film ewidentnie kręcony pod ten rynek chiński, gdzie tam akurat, chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tych Chińczyków nawet nie grali chińscy aktorzy, tylko aktorzy tam z Korei, z Wietnamu, w ogóle ten z Tajwanu, nie? Ale mówię, także to tak, skoro jesteśmy przy tym wątku chińskim, to faktycznie jakby ten, może tutaj jest coś, może coś na temat bojkotu ruskiej gry Atomic Heart. Tak, ale jeszcze chciałbym spytać ciebie też o, bo wydaje mi się, że Azjaci to chyba bardziej lubią na konsolach grać, nie? To jest taki ich styl, że tam... Tak, w ogóle cały świat. Generalnie Polska jest specyficznym tylko rynkiem. Polska i w ogóle tutaj wschód, że my gramy na pecetach jeszcze, a cały świat zachodni i tam na wschodzie też na dalekim to wszyscy tłuką na konsolach, bo jest to po prostu wygodniejsze i mimo wszystko trochę tańsze, nie? Bo jednak dobrego peceta mieć po te współczesne gry, to co trzeba co pół roku wymieniać. No tak. To kosztuje ciężkie pieniądze, a ja konsolę mam kupioną jedną. A wiesz coś o tym bojkocie tej gry Atomic Heart? Tak, to myśmy się temu ten. Generalnie sytuacja z tą grą jest wygląda następująco. Myśmy też na Endgame uznali, że napiszemy tylko jeden artykuł na temat tego, dlaczego nie będziemy o niej pisać. A dlaczego, o co chodzi? Nie chodzi w bojkocie tej gry o to, że to jest gra z Rosji, ponieważ generalnie 99% rosyjskiego tak zwanego game devu, czyli tego segmentu ludzi, którzy tworzą gry, to są ludzie antyputinowscy. Tak? To są ludzie, którzy nie cierpią Putina, którzy uciekają z Rosji jak tylko mogą, uciekali, będą uciekać i ten. Dlaczego z tą grą jest taka dziwna sytuacja, niejasna? Otóż chodzi o to, że
twórcy tej gry najpierw ją bardzo mocno parę lat temu zapowiadali jako jakiś hit i później była cisza. Się okazało, że to, co oni zaprezentowali, to były jakieś takie fragmenty nawet nie z gry, tylko oni nagrali taki filmik jakby techniką komputerową, tak, animacją komputerową, co w tej grze ma być i dopiero zaczęli szukać inwestorów i po paru latach w końcu inwestor się znalazł i to byli inwestorzy, no, de facto związani z Gazpromem, z tymi wszystkimi firmami takimi, które są mega prokremlowskie. Tam szefowa marketingu to jest też jakaś tam była prokremlowska modelka, prezes jest synem jakiegoś oligarchy, który też tam jest ten, w Rosji można grać tylko na platformie VK w tą grę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego te jakby jest oczywiście spółka, która ją tworzy, jest zarejestrowana na Cyprze, tak, ale kurde, no jeżeli inwestorzy jakby są wszyscy z Gazpromu, wiadomo do kogo trafiają pieniądze z Gazpromu, tak, i z tych innych spółek. My te szczegółowe koligacje to opisujemy na Endgame'ie, to później może w komentarzu wkleję ten artykuł. To generalnie jakby wiadomo, że kupując te gry ryzykujemy, że po prostu jest ryzyko, tak? Nie mówię, że tak jest na 100%, ale jest to ryzyko, że finansujemy tą rosyjską machinę wojenną, a tego chyba nie chcemy też jako Polacy. Więc stąd jest ten bojkot tej, bo nie chodzi o to, że to jest mnóstwo innych rosyjskich gier. Ja sam w tej chwili byłem dopiero co w ubiegłym tygodniu na imprezie DevGam w Gdańsku, która skupiała twórców gier, 50% kurde twórców gier tam to byli Rosjanie. Tak? Oczywiście Rosjanie, którzy uciekli z Rosji, nienawidzą Putina i albo uciekli jeszcze przed wojną, albo już po wojnie, ale są to zdecydowanie... Czyli troszkę tak jak dawniej się tańczyło w balecie, żeby zostać w Paryżu, grało się w szachy, żeby zostać w Ameryce, grało się na instrumentach, żeby grać na London Philharmonic Orchestra. I tak dalej, i się było naukowcem i się zmykało do miejsc zachodnich. No tak, to parafrazując stary dowcip, potem o Peweksie, to można powiedzieć, że no mój mąż tworzy gry i poszedł do GameStopa moskiewskiego i przeskoczył ladę i poprosił o azyl tam, tak? I tak to trochę wygląda, natomiast no, w wypadku tej gry, no tutaj ewidentnie był zastrzyk kasy potężny, bo to jest gra w ogóle, która to jest pierwsza gra tego studia i ona od razu jest jakości tak zwanej AAA, czyli no, kolosalny budżet, w ogóle mega grafika, ten wodotryski, po prostu światła i dźwięki, w ogóle wszystko ten i mówię, no tu jest za dużo wątpliwości, także no tutaj ja mimo wszystko tam abstrahując, bo może to jest nawet najwybiegniejsza gra w historii ludzkości, tak? Tak może rzeczywiście być, także to jest po prostu ponowne nadejście Chrystusa w postaci gry wideo. Jasne, ale kurde, nawet jeżeli tak jest, to jakby nie zmienia faktu, że finansujemy coś, czego jako Polacy i w ogóle jako świat finansować nie powinniśmy, nie? A powiedz, bo zróbmy taką, bo z racji tego, że jesteś tutaj i znasz się na tym mniej więcej, co w poszczególnych krajach się troszkę robi, o jakie gry w tej chwili się układa, albo jakie gry po prostu z jakichś krajów się szczególnie wybiły. Ja zauważyłem, że jak ludzie mówią o tych grach, to mam takie wrażenie, bo w ogóle jak Polacy mówią o tym, co się na świecie dzieje, to wymieniają, co się dzieje w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji i to jest właściwie koniec. Jak wiesz, ja na moim kanale propsuję bardzo mocno Francję i Wielką Brytanię. Ale sam tak zacząłem się zastanawiać, czy ja znam jakąś grę robioną przez nich. Może znam, ale nie wiem, że jest robiona przez nich. Jak w tej chwili wyglądają Brytyjczycy i Francuzi pod względem gier? Co tam się u nich dzieje? Mają jakąś specjalność zakładu swoją, czy coś w tym stylu? Tak! Potężne firmy są brytyjskie i francuskie. Z brytyjskich firm to tak nie wymienię oczywiście wszystkich, bo to nie mamy na to nawet czasu, ale na pewno wymienię Creative Assembly, czyli tych wspomnianych twórców tej serii Total War. Oni świetnie, to są potężna firma, która zresztą stworzyła nie tylko te strategie, ale też grę na temat tym uniwersum obcego, najlepszą grę w uniwersum obcego, Alien Isolation. A z kolei Francja, no to jest Ubisoft, czyli absolutny tytan w ogóle, tytan gamingu i oni tworzą gry Assassin's Creed, tworzą gry,
Jezus Maria, wypadła mi teraz te Watch Dogs, o, taka seria Watch Dogs, była różne gry wyścigowe, ale też na przykład oni tworzą, to może być ciekawe, bo mamy taki wizerunek Francuzów jako tych, którzy są przeciwko Ameryce i w ogóle są tacy anty-USA zazwyczaj, a Ubisoft tworzy wszystkie gry sygnowane tym nazwiskiem Toma Clancy'ego, czyli tego słynnego amerykańskiego autora thrillerów sensacyjnych, nie? I oni tworzą całe, zresztą znakomitych tych gier. Dopiero co sam niedawno grałem w Ghost Recon Wildlands, taką grę właśnie luźno, bardzo, bardzo luźno opartą na powieści Toma Clancy'ego, jednej z ostatnich, którą chyba już pewnie nie pisał, tylko Ghostwriter mu ją pisał, ale no jest to świetna książka. Ale to ten, no mówię, no to, to jest francuska firma, a jeszcze kiedyś, jeżeli ty jesteś takim graczem, który grał kiedyś w gry, to była taka gra, się nazywała... Ja tak mniej więcej do 2007-2008 grałem. Potem no, być może kojarzysz gry studia Cryo francuskiego. Oni tworzyli gry przygodowe różne, jakieś Atlantis, nie Atlantis, często one były oparte na historycznych wydarzeniach. To były gry przygodowe, takie, że tam się rozwiązywało zagadki i tak dalej, to możesz kojarzyć rzeczywiście, nie? Ale tak to są nadal mocne narody. A na przykład Szwedzi i Holendrzy, takie mniejsze narody zachodnie? Holendrzy też mają jakąś firmę fajną, rzeczywiście gamingową. Nie mogę sobie przypomnieć teraz dokładnie, jak ona się nazywa. Natomiast Szwedzi tworzyli, chyba to się nazywało Supermassive Games. I oni stworzyli właśnie grę, to, o której ja dzisiaj już opowiadałem, czyli to World in Conflict, o tych współczesnych zmaganiach, nie? I to jest taka gra, która rzeczywiście Szwedzi ją tworzyli, nam się Szwedzi tak kojarzą, że pacyfizm, prawda? Oni stworzyli znakomitą grę wojenną, bardzo dobrze. Nie, Szwedzi są strasznie militarni właśnie, to jest bardzo militaryjska. A to widzisz, to też moje braki wiedzy. Nie, ale rzeczywiście jest taki stereotyp i ja też się zastanawiam, często może przez tą neutralność, ale to jest taka neutralność z karabinem, czy tak jak... To taka jak lubię, zbrojny pokój tak zwany, ale ten, oni stworzyli tą grę właśnie World in Conflict, natomiast jeszcze takie nie wymieniłeś Europa tego... Europa Uniwersalna jest szwedzka, to naprawdę? Musiałbym sprawdzić, możliwe, nie zdziwiłbym się. Natomiast chciałem powiedzieć o kraju, jest Bułgaria jest też krajem. Aha, właśnie, Paradox Entertainment, nie? To, czy to jest... A, faktycznie. Natomiast Bułgaria ma też własne studio, chyba się nazywa Heimamont, i oni tworzą gry już popularne od lat, i oni tworzyli te gry nawet zanim Polacy weszli do branży. Była taka gra Car, taka strategia bułgarska, bardzo dobra. I ją wydawał CD Projekt w ogóle, jeszcze zajmował się wydawaniem gier w takim wielkim pudełkowym wydaniu, nie? Więc nawet Bułgaria, o której byśmy nie pomyśleli, że no Bułgaria to jest ten, nie? To faktycznie to jest też potentat, nie? Nie, ale to z tego widzę, że Szwedzi to chyba największy potentat, no bo Minecraft jest szwedzki, Paradox jest tego trochę jest. Jak na taki mały kraj, to... To wyszło po prostu widać gry, w które nie gram, nie? Bułgaria, mówisz, no tak, Bułgaria zadziwia, nie? Że, bo w ogóle jest taka dziwna sytuacja, że mówi się, że... No bo ja często w moich filmach poruszam ten temat, że my nie mamy naszej marki samochodu, nie mamy nawet takiej marki samochodu, która ma częściowo know-how przejęte, ale w sumie nadal ją ma, czy coś jak Seat, albo Skoda, albo Dacia, nie? O częściowo przyjętym know-how, częściowo połączonym z czymś innym, ale jednak jest na przykład, tak? Czyli są takich prestiżowych punktów, no nie za bardzo mamy, no stocznie, no to Holendrzy robią statki, Szwedzi, Duńczycy, Włosi, inne narody to już tak nie za bardzo w Europie robią statki, więc my też nie. I teraz jest, wiesz o co chodzi, jest taka dziwna sytuacja się tworzy, że to, co jest, no przynosisz sobie laptopika i coś tam sobie robisz, tak? I nagle się okazuje właśnie, że w tym komputerowym świadku tam my możemy coś rzeczywiście znaczyć, więc Bułgarzy też oczywiście. Także mówi się, że
programiści, prawda? Nagle znajdują się w tej samej chmurze, co ci amerykańscy czy zachodnioeuropejscy i za ułamek tych pieniędzy zrobią coś na porównywalnym poziomie, przynajmniej czasami. I teraz, czy w grach też coś takiego jest, czy tam jest większe, nie wiem jak sformułować do końca to pytanie, o chyba wiem, może tak, czy tak jak jest nierównowaga między, wiesz, Carrefour, Auchan, Kaufland i u nas nic za bardzo, tak jak jest nierównowaga, nie wiem, BMW, Citroen, a u nas nic, to czy tutaj jest większa równowaga? Tak? Czyli czy to jest tak samo jest w świecie gier, jak ogólnie w projektach komputerowych, gdzie jest trochę większa równowaga? Tu nie mamy się czego wstydzić rzeczywiście, bo akurat tu do świata gier, to bo wszyscy mówią o tym Wiedźminie, te CD Projekty, jasne, to były ogromne sukcesy, ale my mamy mnóstwo firm, które są bardzo cenionych na świecie, więc to nie jest tak, że Polska na tej mapie gamingowej radzi sobie nieźle, nawet bardzo dobrze. Gdybym był mega złośliwy, nie jestem, ale gdybym był mega złośliwy, to bym powiedział, że nawet weszliśmy do pierwszej ligi włącznie z tym, że nasz koncern jest traktowany jako tak samo złodziejski jak inne koncerny po tym, jak CD Projekt przestrzelił z tym cyberpunkiem, tak? Jakby tutaj no, nie chodzi o to, że CD Projekt kogoś tam oszukał czy coś, nie w tym sensie, ale rzeczywiście gracze wieszali psy na tym nieszczęsnym CD Projekcie tak samo jak wieszają psy na innych koncernach, że tam wyzywają to oszustów, złodziei i tak dalej, nie? Więc jakby nawet tutaj mamy hejt taki sam, nasz wielki koncern ma, jak mają inne wielkie koncerny. Więc Polacy zawsze tak chcieli, nie? Że chociaż teraz my palimy tą Moskwę czy tam coś w 1612. Jo, dokładnie, także ten, nie? Coś tam a powiedz, bo jeszcze mam takie pytanie, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim jak gra brazylijska albo meksykańska. Czy gry komputerowe to zasadniczo jest taka zabawa euroazjatycka plus USA i Kanada? Czy... No i może tam nie ma, Australia, wiesz o co mi chodzi, czy to południe świata tak zwane, czyli Afryka, Ameryka Południowa, czy oni coś robią, Ameryka Łacińska łącznie z Meksykiem, czy oni coś robią, czy jest ci znane coś? Czytałem o produkcjach z Ameryki Południowej, to na pewno, ale żadnej nie wymienię na przykład w tej chwili, tak ten, nie, więc z Afryki też, ale to raczej Afryka Południowa jeszcze, nie? Częściej się słyszy o produkcjach z takich krajów, gdy jest na przykład taka sytuacja, że Al-Kaida tworzy przeróbkę GTA V, w której wysadzasz tam autobusy z cywilami i strzelasz do amerykańskich żołnierzy. Nie? To takie są rzeczywiście, takie są, takie tak się słyszy o tym. Czy tam jakaś była gra chyba z Iranu, w której się strzelało do Żydów z Izraela, nie? Było coś takiego, tak, że irańska gra, w której się strzela do izraelskich żołnierzy. No to takie... Aj, tak... waj. Słucham? Aj, waj, powiedziałem. To niedobrze. Nie, horror, tak, więc to nie jest taka reklama, żeby ten... więc mówię, nie, raczej to jest domena Europa, Ameryka, to na pewno, no quasi Japonia to jest absolutnie tutaj gigant. Japonia w ogóle stworzyła współczesne gry komputerowe, takie jakie je znamy. Natomiast te pozostałe kraje to tak słabo. Wschód jest znany, czyli my tutaj Europa Centralna i Wschodnia jesteśmy znani z tego, że jest takie pojęcie Slav Junk, czyli słowiański bałagan albo słowiański, nie wiem jak to, gruchot. To są gry, które są nadambitne. I program właśnie twórcy z naszego regionu są znani z tego, że my trochę za dużo chcemy osiągnąć w tych grach jak na realia sprzętu i umiejętności techniczne, które ten. Nie? I zwykle właśnie tak jest, że te nasze gry są takie, dużo obiecują. Gdyby się zajął tym ktoś lepiej ogarniający temat na lepszym sprzęcie, mogłoby być zajebiście, ale wychodzi zwykle tak se.
I zresztą te slapjack, to co się mówi zwykle o jakichś takich strzelankach nadambitnych, tymczasem slapjack, moim zdaniem cyberpunk świetnie wyczerpuje tę definicję slapjacku, kiedy oni się porwali z motyką na słońce, no i stworzyli bardzo dobrą grę, ale nadal przegięli trochę z tym, nie? Więc mówię, więc to... Tutaj są dwie ciekawe uwagi. Brazylijczycy wolą grać w piłę niż siedzieć przy kompie. A drugie, w Brazylii mają GTA na żywo. No niedawno Brazylia pozwoliła na posiadanie broni, prawda? Takie ułatwione, bo policja nie dojedzie, ale to duże kraje mają ten problem. Policja jest daleko zawsze wtedy. Tutaj jest jedna fajna informacja. Assetto Corsa, włoskiego studia Cuno Simulazioni. To najpopularniejszy symulator wyścigowy, a w grach motocyklowych są monopolistami. Nikt poza Włochami nie robi gier motocyklowych. Mi się przypomina, że ja kiedyś rzeczywiście jeździłem na jakimś motorze, bo ktoś mi, w sensie w grze oczywiście, ktoś mi podrzucił jakieś coś i nawet po murze chińskim jeździł ten motor i chyba to było tego Kunosa właśnie, Simulazioni. Także tak, mają swoje nisze i to potężną. Tak, w ogóle Assetto Corsa to ja nawet tę grę miałem i to jest symulator na takim poziomie, że ja nie byłem w stanie jej sam zrecenzować, musiałem ją przekazać mojemu kuzynowi, żeby się nią zajął bardziej fachowo, który jest specjalistą od gier takich właśnie wyścigowych, które świetnie oddają te realia, nie? Prowadzenie. I on się na tym zna, on te delikatne niuanse między tymi grami potrafi rozpoznać i ocenić, więc jakby tak, ale to znana jest mi ta gra rzeczywiście. No ja nie wymieniłem, bo nie przyszło mi po prostu do głowy, ale tak, to prawda, to potwierdzam. Jeszcze tutaj jakaś turecka gra. Wiesz co, bo właśnie tak jak my rozmawiamy teraz o grach i ustawiamy jakby nasze zasługi narodowe, że tak powiem, na tym, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, bo to też jest takie, przecież to są grupki de facto komputerowych techników, można powiedzieć, które gdzieś tam krążą, to narodowe, no ale dobra, z braku laku można powiedzieć sukcesy narodowe w komputerach, tak, w grach komputerowych. Ustawiamy je na mapie, bo ja zauważyłem w ogóle na mapie zasług ogólnych, no, że jest dużo w ogóle fajnych gier, dużo jest w ogóle tych i widać, że tutaj wychodzi na to, że oprócz nas trochę powyżej swojej wagi uderzają też Japończycy, Szwedzi na przykład i tak dalej, Brytyjczycy i powyżej swojej wagi, nie, czy Bułgarzy by się wydawało jakby ten, ale tak się rzadko mówi o grach w Polsce. W Polsce zazwyczaj o grach się mówi tak, jakby to był taki excuse, że okej, u nas nic nie działa, ale Wiedźmin. Co ty sądzisz, ale Wiedźmin, a jak nie Wiedźmin 1, to Wiedźmin 3. Ty powiedziałeś, że wolisz jedynkę, ale ja nie grałem w niego, bo ja nie jestem w ogóle fanem Wiedźmina. Obejrzałem oczywiście film, obejrzałem też kawałek jego amerykańskiej wersji, no ale nie, całej nie zmęczyłem. Natomiast no, że zastanawiam się, czy to nie jest taki nasz excuse kolejny, wiesz, żeby nie wziąć się do roboty w innych dziedzinach, na przykład w wojskowości, na przykład w jakiejś technice takiej większej. Co o tym sądzisz, o takim zagadnieniu? Czy też widzisz to takie ponadmiarę brandzlowanie się tym Wiedźminem, czy nie uważasz, że to jest aż taki problem? Nie, wiesz co, ja widziałbym tu jakby zalety tego, to znaczy nie do końca uważam, żeby to było tak, że to jest jakiś sukces zastępczy, nie? Że no niczym nam się nie udaje, ale Wiedźminie nam się udaje, bo jakby rzeczywiście no jakoś po prostu tak się złożyło, że mieliśmy utalentowanych ludzi w tej konkretnej branży, tak? Którzy chcieli robić coś z pasji, a nie z jakiejś takiej chłodnej biznesowej kalkulacji. W efekcie mieliśmy parę rzeczywiście wybitnych gier, no bo mówię, ja tego Wiedźmina jedynkę lubię, ale taką zauważalną globalnie rewolucją, która zmieniła dużo w tych mechanikach gier, to był Wiedźmin Trójka, tak, który wpadł w pewne zastałe środowisko
gamingowe, w którym już pewne mechanizmy były takie okrzepłe i już gracze mieli ich też trochę dosyć i nagle przedtem Wiedźmin, który pokazywał, że można to zrobić inaczej i rzeczywiście to dużo dobrego zmieniło. Natomiast sam CD Projekt no, bardzo szybko wpadł w te takie kolejny z tym cyberpunkiem, że naobiecywał, oni oczywiście powiedzą, że nie, że przecież wszystkie trailery pokazywały, że to jest work in progress i można i to ulegnie zmianom, jasne, ale no nie oszukujmy się, no jednak te trailery, te zapowiedzi mówiły o bardzo konkretnych rzeczach, które tam miały w tej grze być i których w niej nie było, więc jakby no, oni też trochę popadli w te takie tarapaty. Teraz oni naobiecywali po prostu jakieś 8 projektów niby gamingowych, nad którymi pracują. No ja się modlę, żeby oni jeden dowieźli do mety jak należy. Więc firma jakby Ryszard Petru kiedyś wspomniał, że Imperia, że jak Imperium upada w chwili największego, tam największej potęgi, nie? No i wszyscy się z niego śmiali, a mi się wydaje, że CD Projekt jest tutaj wzorem na to, że Imperium szczyt potęgi i nagle się wzięli i wywalili totalnie, potknęli o własne szturowadła. Ja nie mówię, że oni upadają, broń Boże, bo zaraz ktoś kurde poleci z tym na giełdę i będzie, że Saulskie otopnęły akcje CD Projekty, no nie, ale wiecie, o co chodzi. No wykopytnęli się w chwili, kiedy byli na samym szczycie i rzeczywiście to im bardzo zaszkodziło. Jest taki mega... w ogóle w branży gamingowej ci odbiorcy mają takie poczucie rozgoryczenia, że nawet jak ten CD Projekt, który miał być taki prokonsumencki, prokliencki, nawet jak on zawiódł, to już nie ma nadziei, ta branża cała jest po prostu do zaorania. No rzeczywiście, ja mam wrażenie, że też idą symptomy jakiegoś kryzysu, ale to może pomówimy o tym innym razem. Ale faktycznie moim zdaniem no, te możemy być dumni z tego, że mamy sukces w jakiejś branży, takiej dużej, największej branży rozrywkowej na globie. Ja myślałem, że to się pisze przez Jung, wiesz, że Junk, ale kto ktoś mówi, że jednak Junk, także nie wiem. Nie, Slav Junk, przez Slav Junk. Tak, bo to nie chodzi, czy Junk, że gówno, czy że śmietnik, tylko że Junk, że tak jest z problemami, taki gruchot. Gruchot. Więc tak. Piotrze, ja ci przepraszam, bo będziemy chyba powolutku zmierzać. Tak, mamy na 2 godziny zawsze, tak. Ale no. Myślę, że z mojej strony jakby powiem tak, no ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego, że tych gier wiele państw produkuje, że nie mamy do czynienia, mamy właściwie nawet, by można powiedzieć, lepszą sytuację w grach komputerowych niż w branży filmowej, gdzie tak naprawdę za ogromną większość produkcji odpowiadają 3 kraje może. Mówię o zachodnich krajach, nie mówię teraz nawet o tych Bollywoodach i tak dalej. Że w zasadzie to jak nie nakręcą Amerykanie, Brytyjczycy albo Francuzi, no to filmu nie ma. No tak trochę to wygląda. Jak spojrzymy na muzykę, to muzyka jest oh baby, baby, it's a wild world, albo jakieś tam Amora la primera vista, coś tam, quiero tomar mantequilla, albo i trzeci rodzaj muzyki zachodu, to jest oczywiście tam au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, il y a tout ce que vous... I nie ma innej muzyki na zachodzie, czasem jakiś tam Rammstein, jakieś Falco, jakieś coś tam, ale generalnie mamy, wiesz o co chodzi, no nie za bardzo jest, byłem niedawno na koncercie Dubiozy, to są Bośniacy, którzy łączą elementy te takie bałkańskie z innymi i z reggae i tak dalej, no dobra, no to tam coś ten, ale wiesz, no nie można powiedzieć, że to jest jakieś super zróżnicowanie, tak, że jest duński rock, że jest, no, znaczy jest duński rock, ale czy on ma coś duńskiego w sobie, wiesz o co chodzi? Czy jest modern talking, który wygląda tak jakby w Wielkiej Brytanii, raczej, no może ci to może nie, ale Fool's Garden brzmi tak jakby Brytyjczycy to byli, tacy nawet ultra Brytyjczycy, nie? Wiesz o co chodzi? No nie ma tego zróżnicowania, a w grach chyba jest lepiej pod tym względem, to mnie trochę nawet ucieszyłeś, jak to wszystko wymieniłeś i tutaj sprawdzaliśmy, więc coś dobrego też i krzepiącego, że jest trochę większe zróżnicowanie kulturowe
w grach przynajmniej chociaż. Ja wiadomo, że gry się kierują pewną swoją specyfiką i te elementy muszą być trochę upodobnione, ale sam fakt, że każdy tam coś ma do zaproponowania jest fajny. Nie jest tak jak w systemach operacyjnych, prawda, że jak nie Amerykanie i Japończycy, to w zasadzie tego nie ma, nie? I czy Tajwan, no i tam ewentualnie coś takiego. Także to jest fajne. No i ja w ogóle, tutaj wiele osób reagowało tak bardzo dziwnie na tą naszą rozmowę, teraz już pod koniec nie, ale w pierwszej godzinie, że ja na przykład zaprzeczam temu, że to ma być rozrywka. Ja nie zaprzeczam, że to ma być rozrywka, nie uważam, że to jest najgorsza jakaś rozrywka. Poza tym, że jest czasochłonna, to się zgadzamy, tak, ale to no nie jest to najgorszy sposób spędzania czasu na pewno. I problem polega dopiero na tym, kiedy gdzieś się zaczynają spotykać ten świat rzeczywistych faktów i ktoś, kto... Że za mało się chyba po prostu mówi o tym, że gry komputerowe nie są światem obiektywnym, nie są polityką, nie są historią i geografią może tak, bo geografią może są, bo mapę każdy może namalować, ale nie są historią, nie są polityką i to jest, to może być trochę coraz większy problem, bo to może ułatwiać zadanie, no. Pracę manipulantom, takim jak Bartosiak, to może ułatwiać zadanie ruskiemu wywiadowi na przykład i to może ułatwiać zadanie rozmaitym wywrotowcom i innym wywiadom zewnętrznym, prawda, z takich krajów jak Chiny czy Rosja. Ja tutaj widzę problem, bo to chyba muszę naprawdę tak, wiesz, na koniec jeszcze uściślić, na czym to polega jeszcze raz. No ale... No może twoje bardziej optymistyczne podejście jest słuszniejsze, a może ono wynika z tego, że my mamy trochę inne zadanie, że tak powiem, jako autorzy non-fiction i fiction. Na pewno, słuchaj, jak z każdym dziełem kultury może być tak, to może być takie ładne podsumowanie, nie? Że zależy jak na to patrzysz i jak to wykorzystasz, nie? Bo rzeczywiście ten na przykład ten polski sukces w tej dziedzinie gier, nie tylko CD Projekt, ale wielu polskich, tak, studiów gier, to można to odczytać rzeczywiście tak, że no kurde, nie wychodzi nam za bardzo w motoryzacji, przemyśle i ten, no to nam wychodzi w grach, nie? No i że to jest taki plasterek na to. Jasne, ale ja na przykład wolę takie podejście, żeby popatrzeć na to optymistycznie, że w grach się udało, to może jak utalentowani ludzie się wezmą też za te inne dziedziny, im się na to pozwoli, to też się uda. Ja bym chciał tak o tym faktycznie myśleć. Natomiast rzeczywiście gry mogą być takim rezerwuarem też hodowania, mogą być propagandowe, mówiąc wprost, tak, mogą pewien światopogląd szerzyć, nawet niebezpieczny. I też wydaje mi się, że na przykład takie coś jest też groźnego, na przykład jak mówiliśmy tutaj o Rosji, no to przez też gry budowały przez lata taki sentyment, że Rosja wielka, rosyjska armia potężna, prawda, i rosyjska armia to tutaj jedna z moich ulubionych serii, czyli Call of Duty, tak, jakby ja rozumiem, że jeżeli chodzi o jakieś tam działania antyterrorystyczne i tak dalej, to Rosja musi być tutaj bad guy'em, no bo nie oszukujmy się, też tego terroryzmu swego czasu i pewnie do dziś nasponsorowali się dużo, ale no jakby jeżeli w Modern Warfare 2 następuje pełnoskalowa inwazja Federacji Rosyjskiej na terytorium Stanów Zjednoczonych i Amerykanie tam się bronią, kurde, ostatkiem siły, po prostu są sceny jak z Powstania Warszawskiego, że dzielni amerykańscy chłopcy bronią, kurde, budki z burgerami, dosłownie, przed nawałą po prostu rosyjskich eszelonów, nie? No to budowało w świadomości wielu milionów odbiorców na świecie, że ja pierdziu, to ta rosyjska armia to musi być taka, że ona rozsmarowuje tych Amerykanów, zjada ich na śniadanie, nie? No jak ona ich zjada na śniadanie, nawet nie ich, ale jak rosyjska armia kogokolwiek zjada na śniadanie, to widzimy w tej chwili na Ukrainie, tak? To nie trzeba tam amerykańskich marines, to wystarczy paru chłopaków z ukraińskiego WOT-u, tak? Ja bym w ogóle chciał, znaczy nie chciałbym, ale by mogła nam wiele powiedzieć taka symulacja walki Wielkiej Brytanii i Francji
bez pomocy kogokolwiek, z armią rosyjską na przykład. Super by to było. Sama Francja i sama Wielka Brytania to może rzeczywiście miałaby jakieś kłopoty z armią rosyjską, bo to jest innego rodzaju broń, trochę niekompatybilna byłaby to taka alternatywna potęga. Ale generalnie jeśli chodzi o to, co się by postrącało, jakie samoleciki by spadały, to jestem spokojny. To w ogóle inna metoda walki, to jest już temat na USA to już w ogóle jest tak absurdalnie potężna potęga, że to w ogóle... Ja myślę, że ta niemiecka rozbrojona armia nawet by mogła spokojnie, ładnie powalczyć z Rosją. Ta straszliwie, skandalicznie rozbrojona niemiecka armia by sobie dała radę prawdopodobnie jakoś tam z całą mocą rosyjską. Ale właśnie, tak upiętrzono to tymi wszystkimi filmami, gdzie Rosja na równej stopie z Amerykanami, że nikt nie wierzy już, a wystarczy spojrzeć na jakie są dane, nie? Że no to sprzęt jest jaki jest. No. Żołnierze osiągają na przykład te rosyjskie ćwiczenia wojskowe, to by jest kilka poziomów niżej niż jakakolwiek armia natowska, a co dopiero jakaś taka, która jeszcze rzeczywiście walczy od czasu do czasu, gdzieś jak brytyjska czy francuska, czy tak. No to po prostu nie ma... Dokładnie, także mówię, to zależy jak patrzeć, na pewno powiem tak, na pewno gry mogą też stanowić zagrożenie, ale nie takie zagrożenie, że przemoc czy coś tam wywołują, ale mogą stanowić, zresztą każda dziedzina kultury mogą stanowić zagrożenie kulturowe, nie? Że rzeczywiście mogą zasiewać w odbiorcach jakieś treści czy myśli, które są niebezpieczne nie dlatego, że ktoś wyjdzie i kogoś pobije, bo zagra w GTA, tylko że właśnie zacznie operować jakimiś błędnymi zupełnie błędnymi kategoriami, nie? W ocenie rzeczywistości, też na takim poziomie właśnie jak wspomnieliśmy, politycznym czy społecznym, nie? I to są pewne zagrożenia, no jakby ja miałem takie wrażenie i myślę, że to się trochę w grach będzie robić, bo parę lat temu było tak, że w Battlefieldzie chyba czwórce to jako główny przeciwnik występowali Chińczycy. Nie? Przeciwko armii USA, nie? I Chińczycy byli do Pontegon. Tak. Szybko wrócili Rosjanie na piedestał tego głównego bad guy'a w tego typu grach, ale coś mi się wydaje, że teraz po tym konflikcie na Ukrainie to wejdą Chińczycy i się zastanawiam, czy nie będzie znowu to takie robienie, kurcze tego balona, że tak jak było z Rosją, że Rosjanie tam zaraz ten, no to zaraz będzie kolejnym Call of Duty, że Chińczycy tam będą, kurde, tą budkę z kebabami, z hamburgerami napadać, nie? I amerykańscy Marines będą musieli tam Ramirez, broń, kurde, budki z hamburgerami, nie? Ale mówię, no to są... Ale to są... Call of Duty robią Amerykanie, nie? To jest amerykańska. Tak, ale wiesz, Amerykanie mają coś takiego, że oni muszą zawsze być w tym stanie zagrożenia, nie? Że Amerykanie mają tak, że no pokonali, prawda, Hitlera i ten, i wygrali zimną wojnę i kurwa, co teraz, nie? No to może... Może dobrze, bo inaczej by... Może tak, chodzi o to, że... Albo może... Może, a może chodzi o to, że tak zwany kompleks militarno-wojskowy, jak mówił Eisenhower, się zwąchał z po prostu tymi gierkowcami i nie może być tak, że myślimy, że mamy wszystko najlepsze, bo trzeba więcej. Zwąchał, to są na to dowody, że te, tak niedawno zresztą jakieś ruskie kanały ujawniały jako wielki skandal, że ten właśnie ci producenci uzbrojenia i w ogóle amerykańska armia, że mają sztamę z twórcami Call of Duty, bo im przekazują tam jakieś dane dotyczące uzbrojenia i wygląda, ja myślę, kurde, jeżeli chcą tworzyć realistyczne gry wojenne, no to chyba dobrze, że mają sztamę z armią, to przynajmniej ja wiem, że ta broń będzie wyglądać tak jak w rzeczywistości, tak, że ten mundur będzie tak jak w rzeczywistości, tak, i to będzie ten To bardzo dobrze, tak, ale trzeba o tym pamiętać, że są tak zwąchani. Wtedy. Tak, ale to nie był sekret nigdy. To nikt z tego nie robił sekretu, kurczę, no to wiesz. Tak. No dobrze. Mam nadzieję, że dobrze się wam wszystkim oglądało naszą dyskusję. Myślę, że tutaj, jak mówią Anglicy, położyliśmy palec na paru ciekawych sprawach. Także fajnie. Fajnie to wyszło. Przede wszystkim cieszy mnie to, że to jest tak bardzo zróżnicowane, że to nie jest tak, że tylko coś Amerykanie robią i ewentualnie. I cieszę się też, że to właśnie
Cieszę się też to, że widzowie mieli możliwość też zobaczenia właśnie ile z tych krajów, ale nie ciągle USA, USA, USA. Ameryka to jest taka, że ona jest fajna, ale można dostać troszeczkę... Ameryka jest fajna, ale ona jest tak wielka, że ona ma zawsze te problemy gigantyczne i osiągnięcia gigantyczne takie, że człowiek nie wie, co ze sobą zrobić trochę. A dlatego ja zawsze uważam, że to zapominanie o tych narodach, reszcie NATO, można tak powiedzieć, jest błędem, ponieważ ona skazuje nas na takie odklejenie trochę. Natomiast tutaj fajnie, że właśnie podkreśliłeś też te gry z Europy Zachodniej i Wschodniej też, no bo Bułgarii. I to myślę, że to jest ta odpowiednia perspektywa. Po prostu mnie dziwi, czemu zawsze jest tak, że Ameryka i my ewentualnie, Ameryka i my Wiedźmin, a w ogóle to Wiedźmina kupili od nas Amerykanie, bo to jest fajne, bo to my Amerykanie i Amerykanie my. No kurde, ja widzę, że rząd tak działa, tak? No ale jak jeszcze obywatele, bo rząd tak działa, nie? Że Francja głupia, się rozlatuje, Brytyjczycy no niby nam pomagają, ale w sumie głupi, bo my więcej pomagamy. Niemcy to w ogóle chcieli, żeby Ukraina upadła. Niemcy to nie wiedziała, czy Ukraina się będzie chciała bronić po prostu, jeżeli już i stwierdzi, że poczekają trochę. Bo w 2014 to tak średnio z tą obroną. No i wiesz o co chodzi, że wszystko ble, 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 tylko my i USA, my i USA. Więc to jest, tutaj jest jakiś hund begraben, pies pogrzebany, nie? No i przede wszystkim to, że powinno się przypominać więcej, że nie puszczać oczko do gamerów, że oni się czegoś uczą z tych gier, tylko raczej uświadomić im, że to jest troszkę coś innego niż rzeczywistość i nawet mocno często. I mi nie chodzi o to, że po nich jechać, tylko ja nie jestem za tym, żeby ich lizać po tyłku, a Krzysztof Maj to właśnie robi, nie tylko on, bardzo wiele jest teraz takiej tendencji, bo to łatwo przylezą subskrybenci, wiadomo o co chodzi, nie? Ale no, czy to właśnie powinien robić człowiek, który coś mówi publicznie, to powinien chyba wiedzieć co mówi, a nie tylko, że handel jest, nie? Ja to chyba podsumuję w ten sposób, że gry mają swoje bardzo ważne miejsce na mapie kultury i w ogóle ludzkiej świadomości i to jest dobre miejsce i nie trzeba szukać im innego miejsca, które nam się wydaje lepsze, tak? Bo nie trzeba tego na siłę robić. Gry są w takim miejscu, w jakim powinny być i to jest super. Nie trzeba dorabiać do tego nic więcej. Dzięki zatem i do usłyszenia wkrótce. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.